Już to czytałam. A co to takiego? Wow, właśnie tego potrzebuję. To mój szczęśliwy dzień. Zdecydowanie mogę to wykorzystać, ale będę potrzebować telefonu komórkowego. Czas zabrać się do pracy. Postawię pudełko na boku i przyłożę do niego szkło powiększające. Teraz wybiję dziurki wokół obiektywu. Usunę karton, nałożę klej wokół krawędzi otworu i przykleję do niego szkło lupy. Idealnie pasuje. No i w zasadzie gotowe. Wow, nigdy więcej nudnych gazet. To będzie dużo ciekawsze. Włożę do pudełka telefon i założę z powrotem pokrywkę. Ręcznie robiony rzutnik. Opera była wspaniała, mamusiu. Wow, mamo, chcę to mieć. Włóczęga? Och, masz na myśli projektor. Chcecie czegoś ode mnie? Proszę bardzo. Nie jest na sprzedaż. Słucham? Wiesz, kim jesteśmy? Chodź, kochanie. Nie ma rzeczy, której nie możemy kupić. Słuchaj uważnie. Moja córeczka zażyczyła sobie twój rzutnik. Rusz się, psujesz mi oglądanie. No już, sio! Co za bezczelność! Niech no tylko usłyszą o tym moje przyjaciółki. Zaczynasz mnie irytować. Co ty robisz? Mamo, co się dzieje? Cóż, to było nieoczekiwane. Super, darmowy pokaz magii. Gdzie jesteśmy? I co to za dziwne ubrania? Bawimy się, dziewczyny! Selfie! Hej! Otwierać! Słyszałyście coś? Kto to może być? Dzień dobry! Czemu tu tak głośno? Nieznośne dzieciaki i ich nowoczesna muzyka! Okropność! Nie dajecie mi zasnąć! Co? Kto zamówił babcię? Babcie? Jak śmiesz! Ja ci pokażę! Czy babcia może zrobić coś takiego? Oooo! To nie jest nawet moja ostateczna forma! Okej, to była lekka przesada. Powinnam była ściszyć muzykę. Widziałyście? No i co teraz zrobimy? Jak tam radio? Całkowicie zniszczone! Babcia była naprawdę wściekła. Potrafi ktoś beatboxować? Koniec imprezy! Spadamy, dziewczyny! Ale... No to po zawodach. Przynajmniej wciąż mam przekąski i napoje. I sama mogę wszystko zjeść. Ha, to daje mi pewien pomysł. Potrzebuję długiej tekturowej tuby. Ten rozmiar jest idealny. Następnie potrzebuję telefonu. Odrysuję linię od krawędzi telefonu. Banalnie proste. Wytnę podłużny kawałek, a wokół zamaluję fioletową farbą. Uwielbiam ten odcień. Pomaluję całą tubę. Czekając na wyschnięcie farby, skombinuję dwa plastikowe kubki. Wycięłam w nich okrągłe otwory. Tak spreparowane kubki umocuję na obu końcach tuby. W ten sposób. I gotowe. To mój własny system głośnikowy. No dobra, próba generalna. Włożę smartfona w szczelinę i puszczę muzykę. I już możemy znowu tańczyć. Super impreza! Za Grace! Myślę, że wszystko jest gotowe. O, cześć, Mindy! W końcu przyszłaś! Naprawdę tu mieszkasz? No cóż, cześć. Usiądź i rozgość się. Mam nadzieję, że lubisz chipsy. Uwielbiam je. O, okej, dzięki. Jestem głodna. Trudno się do nich dostać, a dopiero co zrobiłam sobie manicure. Ha, nie mogę dosięgnąć. No dalej, burczy mi w brzuchu. To takie frustrujące. Okej, ostatni raz. A! Mój paznokieć! Mój piękny paznokieć! To wszystko twoja wina! Uspokój się! Myślę, że mogę to naprawić. Wykorzystam na przykład te podstawki pod kubki, czyli po prostu zwykłe kawałki kartonu. Położę je na stole. Niezbędny okaże się pistolet do klejenia. Przejadę klejem wzdłuż krawędzi tektury. Wystarczy z jednej strony. Następnie przekleję do drugiego kawałka. Przycisnę, żeby porządnie się skleiło. W kolejnym kawałku wycięłam okrąg. Ten również potraktuję klejem. Przykleję go w tym miejscu. Na innym kwadracie przykleję mały kartonowy krążek. Na środku krawędzi. I to samo z drugiej strony. Teraz zawinę karton wokół tych kółek i przytwierdzę wąskim paskiem tektury. Całkiem nieźle się trzyma. W obu kółkach zrobiłam otworki, przez które przepchnę drewniany szpikulec. W ten sposób mam kolejny element pudełka. Szpikulec przejdzie też przez dziurki w bokach samego pudełka. Upewnię się, że centralny element się obraca. Teraz mogę dokończyć pudełko. Na wierzchu umieszczam tekturowy krążek. Wykonam jeszcze dwa identyczne pudełka, a to jeszcze nie koniec. Wytnę taki oto kawałek kartonu i nałożę na niego klej. Będzie stanowił podstawę. Przytrzymam go, aż klej zaschnie. Te same czynności powtórzę po drugiej stronie, a między te boki wsunę podłużny kawałek tektury. Do środka włożę trzy pudełka. Gdy postawię ramy, znajdują się one na wierzchu. O to chodziło. Praktyczny dozownik chipsów. Spróbuję ten smak. Nie działa. No coś ty, to naprawdę proste. Pokażę ci.
Wystarczy obrócić krążek, a chipsy same wpadają do kubka. Wow, ale super! A moje paznokcie są bezpieczne. Nabrałam przy tym apetytu, więc myślę, że zasługuję na nagrodę. Są takie dobre! Całkiem niezłe. No jasne! Rysunek skończony? To co teraz? Może pobawię się zabawkami. Ra, ra! Uwielbiam dinozaury. Fajnie by było mieć udomowionego dinozaura. Na czym to ja skończyłam? A tak. Mała Grace ładnie się bawi. Ma taką bujną wyobraźnię. Chciałabym dać jej jakiś prezent. Spodobałby jej się kostium dinozaura, ale jest zbyt drogi. Nie stać mnie. Co by tu zrobić? No właśnie, zamiast kupować, coś dla niej zrobię. Potrzebuję tylko trochę kartonu. Na szczęście mamy tego pod dostatkiem. Zacznę od tego dużego pudełka. Wezmę nożyczki. Wykonam ukośne cięcie w poprzek tej klapy. Do samego rogu. To samo zrobię po przeciwnej stronie. Teraz mam zadanie dla pistoletu na klej. Nałożę klej wzdłuż krawędzi. Ostrożnie, żeby nie wylądował na podłodze. Teraz mogę przykleić klapki razem. W tym miejscu zrobię okrągły otwór. Drugie pudełko wycięłam na kształt głowy dinozaura. Pójdzie na wierzch. Należy je pomalować. Zielony to idealny kolor dla dinozaura, a farba w sprayu naprawdę przyspiesza pracę. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Nałożę klej wzdłuż długości głowy i przykleję do niego ten kolczasty kawałek tektury. Perfekt! To samo zrobię z tyłu pudełka. Linia kleju z góry do samego dołu. Tutaj przykleję ogon. Teraz czas na ostatnie szlify. Przymierz, kochanie? Ojej! Jestem dinozaurem! Ra! A, uciekam! Złapię cię! Jesteś wspaniałym dinozaurem, Grace. Przydałby mi się dzień w spa. Ale kto ma na to czas? No i ta biżuteria. Pamiętam, że kiedyś miałam diamenty i złote bransoletki. Mogę je sobie co najwyżej powspominać. Te też są śliczne, mamo. Na tobie wszystko wygląda olśniewająco. To bardzo miłe, kochanie. Muszę iść do pracy. Pa, Grace. Miłego dnia, mamo. To moja szansa, żeby dorwać się do tej szkatułki z biżuterią. Wow, niesamowite. Będę wyglądać jak modelka. Co ona tam jeszcze ma? Fajowe kolczyki. Ile różnych pierścionków. Wow. Nareszcie w domu. Czuję się taka dorosła. Mama tak szybko wróciła? Ups, niedobrze. Grace, już jestem. I chętnie sobie odpocznę. Taki bałagan. Co mam robić? Mama mnie zabije, jak to zobaczy. Ach, nie da rady. Zwolnijmy tempo. Doskonale. Wow! Całkiem fajne. Nie przypuszczałam, że to zadziała. O, mamo? Ziemia do mamy. Dałam sobie trochę czasu. A gdyby tak, wpadłam na genialny pomysł. Wykorzystam ten karton. Położę na nim dłoń i mazakiem obrysuję jej zarys. To bardzo proste, ale rezultat będzie rewelacyjny. Mama będzie pod wrażeniem. Okej, pierwszy etap skończony. Teraz wyciąć zarys i przygotować pistolet do klejenia. Nałożę klej na środek dłoni. Nie ma co żałować. Tyle powinno wystarczyć. Do pierwszej tekturowej dłoni przykleję drugą, a całość pomaluję na jasno pomarańczowo. Zostawię do wyschnięcia. Z kartonowego krążka zrobiłam podstawę. A oto gotowe dzieło. Przybij piątkę. A, no tak, mama. Nie mam całego dnia. Wciąż sprawy do załatwienia. Muszę lecieć. Uwaga, z drogi! Ups, prawie zapomniałam. Z całego tego pośpiechu bardzo zgłodniałam. Najwyższy czas coś przekąsić. I chyba już wiem, co? Mama raczej nie będzie miała nic przeciwko. Zwłaszcza, że i tak jest na diecie. Uff, jestem wykończona. Wracamy do normalnego czasu. Cześć, mamo! Co tu narobiłaś? Bawiłaś się moją biżuterią? Wszystkie naszyjniki poplątane. Nie panikuj, wszystko jest pod kontrolą. Czy to ma być stojak na biżuterię? W sumie to bardzo dobry pomysł. Tutaj nałożę moje pierścionki. To świetne rozwiązanie. Wszystko jest schludne i uporządkowane. Nie wierzę, że zrobiłaś to specjalnie dla mnie. Jesteś taka utalentowana. No, wiem. Teraz wszystko będziesz miała pod ręką. W nagrodę dostaniesz... Hej, jak to się stało? Bardzo dziwne. Dzięki, mamo. Uwielbiam czekoladę. Pychota. To ja ci dziękuję, słonko.
Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco. Tato, mogę użyć tego płynu do zmycia naczyń? Chcesz umyć naczynia? Jasne, do tego właśnie jest ten płyn. Uhu, ale się mydli i taki śliski, bąbelki, wow! Trochę za głośno jak na zmywanie naczyń. Lepiej to sprawdzę. Wow, ale powódź! Nie chciałabyś może użyć do tego gąbki? Nie, gąbki są fe. Ja chcę myć rękami. Widzisz? Wszystko czyściutkie. Moje rączki też. Chwila. Chyba wpadłem na genialny pomysł. Będę potrzebować gąbki, którą rozdzielę na dwie części. Najpierw ta zielona część. Trzeba ją pociąć na kawałki. Potrzebne nam będzie 5 małych części. Gotowe! Teraz chwytamy za gumowe rękawiczki i klej. Nakładamy klej na każdy z palców. I jeszcze trochę na środek. Żółtą część gąbki przyklejamy na środek rękawiczki, a mniejsze zielone na każdy z palców. No i proszę, specjalne rękawice do zmywania gotowe. Spójrz, Oliwciu, co dla ciebie mam. Specjalne rękawiczki. Wow, podobają mi się. Załóż mi je, proszę. O, są ekstra. Dzięki, tato. I jedna dla mnie. A teraz zabieramy się za mycie. Daj, nałożę trochę płynu na twoją gąbkową rękawicę. Gotowa? No to szorujemy. Wow! Spójrz, jak szybko nam poszło! Wszystko czyste, że aż się błyszczy! Dobra robota! Piąteczka! O, nie tak! Czekaj! A, mniejsza! Ważne, że świetnie nam poszło! Ach, o nie! Rozbiłam kubek! Och, kolejna robota do ogarnięcia! Pić mi się chce! Naleję sobie wody! O, nie dam rady otworzyć! Tato! Ktoś mnie wołał? Lepiej to sprawdzę. Co się stało? Chcę wody, pić mi się chce. I oto tyle krzyku. Daj, odkręcę ci. I naleję od razu, żebyś niczego nie rozlał. Tyle powinno wystarczyć. Proszę, napij się. Jej, woda! Pycha! Ach, dzięki, tato. Można wracać do roboty i nawet mam coś dobrego. Tato! Żartujesz sobie ze mnie, chłopcze? Co znowu? Uwielbiam pić wodę! Tato! Cudo! Znowu? Pyszniutka woda! Ach, nie wierzę, że to już ta godzina! Padam z nóg. Muszę się zdrzemnąć. Tato! Ha? Co? Dość! Musimy jakoś zaradzić tej całej wodnej farsie! Ach, już wiem, co zrobię! Dobra, zaczniemy od papierowego kubeczka. Można też przykleić do niego jakąś ozdobę. Gotowe, mamy tu słonika. Teraz butelka soku. Wkładamy ją do kubeczka. O tak, teraz robimy w nim dziurkę. O tu. I wkładamy słomkę, zupełnie jak trąba słonia. Dalej chce mi się pić i woda się skończyła. Hej, mam coś dla ciebie. Fajne, co? Zobacz, pokażę ci, jak to działa. O, kubek ze słoniem. Wystarczy tylko odkręcić butelkę. Tada! Sok sam się leje. Potem zakręć ją z powrotem. Sok od słonia. Dzięki, tato. Nie ma za co, Zuchu. Powinieneś sobie poradzić bez mojej pomocy. Pycha, sok! He, tata poszedł? He, mam pomysł. Chodź tu, słoniku. Nie potrzebuję wcale kubka. Soczek. Gul, 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 gul. He? Co jest? Gdzie jest sok? Skończył się? Tato! Och, nie czuję się za dobrze. I jak tam, skarbie? Nadal się źle czujesz? Tak. Mam coś, dzięki czemu poczujesz się lepiej. He? Co to jest? Lekarstwo? Nie, leki są B. Nie chcę. Och, Oliwcia, ale będzie ci lepiej. Tato! Sok się skończył. Chcę jeszcze. Już, już. Przyniosę ci. Zaraz. Kubek ze słomką i syrop. Chyba mam pomysł. Do dzieła. Dobra, mam tu kubek oliwii. Muszę zdjąć tylko wieczko. A teraz otwieramy buteleczkę z syropem. Wystarczy, że włożę ją do kubka. Jak ulał. Teraz przykryję wieczkiem ze słomką. I gotowe. Sprawdźmy, czy zadziała. Córciu, przyniosłem ci coś do picia. O tak! Pić mi się chce!
O rany, to działa! Naprawdę działa! O, hej, tato! Czuję się już o wiele lepiej! Hej, wyzdrowiałam! Dzięki, tato! O, tak, bardzo się cieszę, Oliwko! Pobawmy się, chodź, pobawmy się, tato! Skarbie, może jednak jeszcze trochę odpoczniesz? Uhu, pobawmy się w chowanego! Nie, poczytajmy, albo nie, książki są fe, precz z książkami! Uch, może to jednak nie był najlepszy pomysł... Uhu! Kwiatek znów się przewrócił. Uhu! A co my tu mamy? A tutaj? Ten kwiatek też sobie upadł. Och, to jakiś kompletny koszmar. Ani chwili spokoju w tym domu. Już idę. Ciekawe, kto to? O, paczka! Jak miło! Uwielbiam takie niespodzianki. Zaraz zobaczę, co jest w środku. Brum! Och! Ha, ouch! Co to tu? Uch! Szlak! Upuściłem paczkę, a w środku jest coś kruchego. Może nic się nie stało? Uch, to nie brzmi najlepiej. Zaraz. To mi nasuwa pewien pomysł. Dobra, zdejmijmy taśmę i otwórzmy karton. Ach, no tak, rozbiło się. A niech to. No cóż, teraz się nie przyda. Wystarczy sam karton. Pomalowałem go na czerwono. Teraz potrzebny mi będzie nóż introligatorski. Wytnę w nim linię w ten oto sposób. Gotowe! Ten kawałek przypominający pasek nie będzie mi do niczego potrzebny. Ach, już wiem! Jeszcze go udekoruję nieco. Naklejki nadadzą się do tego w sam raz. Wyszło naprawdę nieźle, że tak powiem. Postawię go tuż pod schodami. Cyk! Może być. Oliwia! Chodź zobacz, co dla ciebie mam! Wow! Co to jest? Ale super! Rowery i serduszka! Tu zaparkujesz swój rowerek. Dzięki, tato! Teraz nie będzie walał się po mieszkaniu. Nieskromnie przyznam, jedno z moich najlepszych dzieł. Auć! To są chyba jakieś jaja. O rany, ależ one smacznie wyglądają. Chodźcie do papy. Jej, ja też chcę jednego. Moje. No nie wiem, nie do końca się z tym zgodzę. Ciastki! Co prawda, są tu ze dwa solidne argumenty, ale chyba będę musiał o tym poczytać. Zaraz, gdzie się podziały moje ciastka? Nic nie zostało? Oliwia! Cześć, tato! Wszystko zeżarła! No dobra, muszę być bardziej uważny. Teren czysty, Oliwii nie ma, czyli można jeść w spokoju. Nareszcie nie muszę oglądać się za siebie. Uwielbiam te serowe chrupki. Są najlepsze. Przy okazji zobaczę wreszcie, jak kończy się ten film. Hej, tato! O, chrupki serowe! Daj jednego! Pa! Uch! Czy ja kiedyś zaznam chociaż chwili spokoju w tym domu? Najwyższy czas coś z tym zrobić. Dobra, chyba mam pewien pomysł. Przyda mi się ta pokrywka. Położę ją do góry nogami na miejsce, by przykryć moje chrupki. Teraz trzeba je czymś zakamuflować. Oliwia nie cierpi brokułów. Wystarczy rozłożyć je na wierzchu. Przykryją moje pyszne chrupki i nikt mi już nie będzie ich wyjadał. Jeszcze parę tutaj. I tutaj. Super, teraz mogę obejrzeć swój film. Och, myślę, że tym razem będę miał spokój. Tato, masz jeszcze te chrupki? Ej, co to? Brokuły? Ohyda! No co, nie chcesz sobie pojeść ze swoim staruszkiem? Absolutnie nie! Jestem geniuszem! Pozbyłem się jej w sekundę! Ble! W sumie ja też nie mam na to ochoty! Dzisiejsze menu serowe chipsiory! O tak, chodźcie do tatusia! Najwyższy czas na degustację! Ach, zasłużyłem sobie! To był ciężki dzień! To nie fair! Mamo? Tak, słonko? Kupisz mi to? Proszę! O, jasne! Normalnie nie wierzę! To dla ciebie! Wow! Dzięki, mamo! Co to ma być? Kula śnieżna? Co ja mam niby z tym zrobić? Jak to? Nie podoba ci się? Chciałam to! Czemu nie kupiła mi tego, co chcę? Ale nie poddam się. Muszę ją po prostu przekonać. To tylko kwestia wytrwałości.
Powinnam jeść więcej błonnika. O co chodzi? Przyda ci się papier. A mi przyda się to. Chyba żartujesz. No dobra, przynajmniej się ode mnie odczepisz. Wow, ale super sklep z zabawkami. Ups, klienci, lepiej schowam gumę. Szukamy tego. Moja córka nie daje mi spokoju. Macie coś takiego? Oczywiście. Proszę bardzo. Serio? O, nawet jest w promocji. To mój szczęśliwy dzień. O nie. To niemożliwe. Co znowu? Ktoś cię uprzedził? Niestety nie mamy więcej. Kto pierwszy, ten lepszy. Może następnym razem. Pani nie rozumie. Córka się załamie. Co by tu wymyślić? Może wykorzystam jakoś ten karton? Chyba już wiem, co zrobić. Połączę kawałki tektury w ten sposób, żeby powstało pudełko. Przez otwór będą wpadały słodycze. Po bokach przykleję małe ścianki. Skleję kilka warstw tektury i przebiję w górnej części patyczkiem. Po obu stronach patyczka zawieszę gumki recepturki. Całość umieszczę w pudełku, tak żeby otwory na siebie nachodziły. Naciągnę gumkę na pionowy drążek. I z drugiej strony. Czas na test. Gdy naciskam tekturę, guma wpada do otworu. Następnie nałożę wierzchnią warstwę. Karton powinien być pod skosem. Wstawiam teraz przednią ściankę. Na pudełku kładę plastikowy sześcian. A na to pokrywkę, do której nasypię słodyczy. Sani uwielbia gumę. Z przodu zrobię buźkę, żeby nie było nudno. Działa! Jak ci się podoba, Sani? Wow! Automat na gumę do rzucia? Naciśnij nosek i zobacz, co się stanie. Ale super! Pycha! Zostaw trochę dla mnie. Niczego nie obiecuję. O, mamo? Co znowu? Kup mi to! Kup mi to! Ech, po co ja się w ogóle staram? Zalegasz z czynszem. Zaraz! Chyba coś mi jeszcze zostało. Może być sznurek. To wszystko, co mam? Co takiego? Nie! Jaki znowu sznurek? Wstydu nie ma. Powodzenia w poszukiwaniu mieszkania. To się samo sprzeda. Ja to wiem, jak się obchodzić z ludźmi. Coś mi tutaj nie pasuje. Nie pamiętam takich dekoracji. Mieszkanie na sprzedaż? Jesteśmy eksmitowani? Co tu się dzieje? To się w głowie nie mieści. Mamy tyle rzeczy. Uff, co dalej? Mamo, co się dzieje? O, zauważyłaś. Musimy się przeprowadzić? To okropne. Ale chyba wiem, co zrobić. Przydadzą się te pudełka. No to zaczynamy. Dobrze, że mam pistolet do klejenia. Wycisnę trochę kleju na pierwsze pudełko. Przykleję do drugiego i położę oba na boku. A na wierzchu umieszczę kolejne pudełka. Potrzebuję teraz tekturowych tub. Pociągnę klejem wzdłuż boku pudełka. Tyle wystarczy. I dokleję tubę. Ha, czegoś tu brakuje. Już wiem. To będzie daszek. Pasuje idealnie. Muszę to jeszcze ozdobić, bo szczegóły są ważne. Daszek też udekoruję. Cytrusy, oczywiście też z kartonu. Na koniec zawieszę pompony. Chcę, żeby było uroczo i kolorowo. Ostatnie szlify. Moje stoisko z lemoniadą. A, no tak, lemoniada. To chyba wszystko. Jestem bardzo zadowolona. Czas przeciąć wstęgę. I stoisko otwarte. Teraz tylko potrzebuję klientów. Uff, ale upał. Cześć, poproszę lemoniadę. Tego potrzebowałam. Jaki przyjemny spacerek. Hej, popatrz, uwielbiam lemoniadę. Dla nas dwie. No szybko, bierz moje pieniądze. Sio, zajmujecie miejsce. Teraz moja kolej. Okay. Wow, jestem bogata. Mamo, jestem przedsiębiorcą. Pokradłaś bank, czy co? No co ty? Chodź, pokażę ci. Mam stoisko z lemoniadą. Jestem z ciebie bardzo dumna. Jesteś wspaniała. I wygląda na to, że masz klientów. Starczy dla wszystkich.
Mamy sporo pracy. Kto następny? Kto rozwiąże przy tablicy te równania? Ja! No to może Sunny. Hurra! Mogę się popisać! Ale wysoko? Masz tu kredę. Nie zawiodę pani! Miło mi to słyszeć. Okej, póki co idzie nieźle. Dobrze, dobrze. Skończyłam! Co to ma być? Proszę pani? To musi być jakiś żart. Nie ma innego wyjaśnienia. Jak sobie poradziłam? To z pewnością interesujące. A to co? To przecież 4. A ten? No jak to? To 5. Nie wygląda na 5. Jak sobie z tym poradzić? Już wiem. Będzie mi potrzebny podłużny karton. Nakreślę na nim kilka cyfr. Następnie je wytnę. A kształty ozdobię koralikami. Wygląda wesoło i kolorowo. Tego właśnie potrzebowałam. To cyfrowy szablon. Wow! Pani to ma świetne pomysły! Proszę bardzo, wypróbuj. Przekładam do tablicy i cyferki same się piszą. Tak jest o wiele łatwiej. Szkoda, że wcześniej tego nie miałam. Ja to jednak jestem sprytna. Skończyłam! Dobra robota, Sunny. Zasłużyłaś na 5 z plusem. Jestem z ciebie dumna. Naprawdę? Super! Wow! A co tam się dzieje? Jak ja wyglądam? No cóż. Dobry! Nie tak szybko. Masz mi coś do powiedzenia? Aha! Tu cię mam. 0 telefonów, zapomniałaś? Dobra. Dziękuję. I ogarnij swoje włosy. Co za tupet! A może? No tak! Zaraz wracam! Chcecie ukryć telefon? Weźcie ciastolinę i przyklejcie kulkę do boku szczotki. Zacznijcie obtaczać krawędź. Chodzi o to, żeby zakryć ją w całości. Teraz wygląda jak tył szczotki. Wyszło całkiem zgrabnie. Jestem piękna i genialna. Znacznie lepiej, co? Mogę? O, to lusterko jest obłędne. Że też na to nie wpadłam. Proszę, oddaję. A teraz siodło do środka. Tak! Wow, spójrzcie tylko. Jak tu elegancko. To jest właśnie to, o co mi chodziło. Chwileczkę. Cześć, jak leci? Fajna restauracja, co? Co ty tutaj robisz? Kelner? Hej, chodź tu. Przynieś mi specjalność szefa kuchni. Ja chcę jedzenie. Dawaj, dawaj. Przepraszam? Jaki sympatyczny facet. Czy możemy to nieco przyspieszyć? Umieram z głodu. Wreszcie. To wygląda interesująco. Och, tego pudełka się nie je, co? Przecież wiem. Ciasto. To jest pyszne. Auć. O rany, czas na przekąskę. Pan pozwoli? To jeszcze nie jest gotowe. To nie potrwa długo. Teraz czas na finalne dodatki. Wow! Co za showman! To jest niewiarygodne. Papierowa posypka? Gdzie ona poszła? Zaczekaj, coś się dzieje. Ojej! O co tu chodzi? O, cześć! Witamy w wyzwaniu kulinarnym. Spodziewałem się oklasków. Proszę wybaczyć. Czy teraz lepiej? Zaczynajmy. Och, wow! Każdy tak potrafi. Mówiłeś coś? Powinnam udekorować mój tort. Wiem dokładnie, co robić. Wrócę za chwilę. Ta korona jest taka ładna. I już jest moja. Zbrodnia doskonała.
Ojej, to nie brzmi dobrze. Uff, udało się. Położę ją na samej górze. Wygląda cudownie. O nie, gliny! Hej, widziałeś tę osobę? Chyba nie. Zachowaj spokój, nikt niczego nie podejrzewa. Przykro mi, nie mogę ci pomóc. Ta sprawa chyba zostanie nierozwiązana. Wciąż nie masz ciasta, co? To takie niesprawiedliwe. A, mogę użyć tego. Zegnę to tylko w kółko. Ten tort wygląda smacznie. Spróbuję go. Och, dobry jest. Chcę więcej. Nie mogę przestać. Potrzebuję tego przepisu. To znaczy nie ja, ale mój osobisty szef kuchni. O, tak. Pychota. To jest prawdziwy hit. Jestem z siebie dumny. Czas leci, ludziska. To chyba był jednak błąd. To było zbyt pyszne. No, już jestem gotowy. Hej, to ja mam to zjeść. Ten spłukany koleś wygrywa. Zaraz, to przecież ja. Wow, nie mogę w to uwierzyć. Zasłużyłeś. Uwielbiam być bogata. Podzielę się z tobą. Ha, nabrałam cię. Tak blisko. Już tego żałuję. Och, nowe wyzwanie. Mam to. Hej, gotowi na kolejne zadanie? Wygląda dobrze, co nie? A smakuje jeszcze lepiej. Na co czekacie? Co? Rozumiem. Broń się. Pracuję z idiotami. Przestańcie, zmniejszcie nieco zapędy. Co on powiedział? Ach, no przecież wiemy. To załatwi sprawę. Zacznę od kulki mozzarelli. Czy mógłbyś mi podać liść? Z chęcią. Popsy, masz całą gałąź. Ech, dzięki. To doda trochę smaku. Bazylia i mozzarella to klasyczne połączenie. Następnie nadziewam szynkę na wykałaczkę. Dodam też więcej bazylii. To jest coraz lepsze. Na koniec dodam więcej sera. To jest idealna przekąska, ale ja pójdę o krok dalej. Złoto poprawia wszystko. Jestem kulinarnym geniuszem. Spróbuj to przebić. Wow, to robi wrażenie. Aha, mam pomysł. Potrzebuję trochę papieru. Powiększmy to. Marnujesz tylko pieniądze, wiesz o tym? Ech, co teraz? Poczekaj, mam pomysł. To będzie bolało. Trzymam tam ołówek w razie nagłego wypadku. Dobra, zaczynamy. To będą moje składniki. Czas dodać trochę koloru. Ha? To nie miało się zdarzyć. Jak mogłeś? Wybacz. Pokoloruję tę sekcję na czerwono. Podoba mi się. To jest takie relaksujące. Teraz dodam więcej składników. To jak bankiet. Następnie wytnę je. Ciach, ciach. Co tam się dzieje? Sprawdź to. To jest jak grill. Zaczyna się nieco dymić. Nie chcę ich przypalić. Są usmażone perfekcyjnie. Mogę je podawać na talerzu. Skończyłem. Wow, to wygląda świetnie. Chcę spróbować jednego. Możesz spróbować mojego. To wydaje się sprawiedliwe. Trochę dziwny smak. Niemal jak papier. To wygląda pysznie. Wow, niesamowite połączenie smaków. Wspaniałe. Co? Zjadłeś je wszystkie? Jak mogłeś? Wracaj tu. Zostaw mnie w spokoju. Muszę się schować. Ha? Gdzie on poszedł? Po prostu zniknął. To działa. Tu jesteś. O nie, jestem wykończona. Nie znoszę biegać. Więc gdzie jest jedzenie? No nie! No bo widzisz. Zawiodłem się na tobie. Mindy wygrywa. Wiedziałam. Juhu! Muszę jakoś zyskać nowych klientów. Mamy w mieście nową knajpę. Brzmi dobrze. Wstąp do mojej nowej knajpy. Pewnie, stary. Dziękuję. To w tę stronę. Spójrzcie na to, ludzie! Nie przegapcie tego! Daj mi to! Ja to pierwsze zobaczyłam! Puszczaj! Spójrz, co zrobiłaś! Co do... Och, to wygląda elegancko! Gdzie my jesteśmy? I co ja mam na sobie? Wyglądam dobrze. A ja wyglądam jak bezdomny. To takie niesprawiedliwe. Co dla was będzie? Och, to dla ciebie. Poproszę o specjalność kuchni. Się robi. Smacznego. O, wygląda apetycznie. Potrzebuję gotówki. Rany, jestem spłukany. Warto spróbować. Nie sądzę.
Zabieraj to ode mnie. Co teraz mam zrobić? Może to się nada. To rozumiem. Dziękuję. Zaraz to panu podliczę. Proszę bardzo, pyszny pączek już w drodze. Są świeżo przygotowane. Myślę, że ci zasmakują. Mam nadzieję, że lubisz posypkę. Któż by zresztą nie lubił? Proszę. Ha, dzięki. Spróbuję. Trochę twardy. Uwielbiam tę część. O, Rety, gdzie jesteśmy? Niczego nie rozumiem. Hej, tu! Nadszedł czas na wyzwanie z jedzeniem. Och, brzmi ciekawie. Hej, spójrz na to. To moje? Proszę. Nie, ja nalegam. Proszę, otwórz. Nie śmiałabym. Żartujecie sobie ze mnie? Podnieście to! To faktycznie nie jest aż takie trudne. Zaczynamy. Pizza. Dokładnie taka, jaką robiła mama. Spróbuj. Dzięki, ale nie. Halo? Chcę złożyć zamówienie. Wow, już to jest. Zasłużyłeś na to. I na to też. Pizza, moja ulubiona. To twoja pizza? Odsuń się. Pudełko. Ciekawe, co jest w środku. Muszę to otworzyć. Hej, to moje. To ważne. Uwielbiam niespodzianki. Co? Aha, rozumiem. Co się dzieje? Co robisz? Wybacz. Hej, bądź ostrożny. Co ty znowu wyprawiasz? Dowiesz się wkrótce. Muszę pokolorować ten kawałek kartonu. Prawie gotowe. No, to powinno wystarczyć. Zrobiłem patelnię. Teraz mogę gotować ile zechcę. Mam tutaj ciasto do pizzy. Następnie mogę dodać inne składniki. Zacznę od pomidorów. Uwielbiam peperoni. Ma wszystko, co lubię. Myślę, że jest już gotowa. Och, ale gorąca. Moje palce. Podmuchasz? Gdzie wasze pizze? Oto i one. Co myślisz? Trudna decyzja. Ale Tyler wygrywa. Wow, nie wierzę w to. Jest tylko jedno rozwiązanie. Wymienię się z tobą. O, umowa stoi. Jak on błyszczy. Cóż, to oznacza, że Mindy jest zwycięzcą? Tak jest. Och, to nie fair. Przynajmniej się opłacało. Gotowy? Start. Wygrałem. Czas na rewanż. Ale mam dziś szczęście. Jeszcze raz. Dawaj, szmal. To jest wspaniałe. O, jak elegancko. Też tak lubię. Chętnie zjadłbym trochę makaronu. Jest taki pyszny. O, ja cię. Makaron. Jest mój, caluśki mój. To jest wspaniałe. Jestem taki szczęśliwy. Więcej, chcę więcej. Hej, przestań. Ups, przepraszam. To jest to, czego szukam. Przepyszne danie w kubku. Już się nie mogę doczekać. Lepiej wyjmę ten sos. Zostawię go na później. Przyprawy są ważne. To wszystko. Będę potrzebować wody. Pyszne. Idzie do środka. Teraz reszta. Muszę dodać pozostałe składniki. Każda rzecz jest tak samo ważna. Wszystko to sprawi, że danie będzie przepyszne. Następnie dodam sos. To nada nieco pikanterii. Lubię pikantne jedzenie. To wszystko. Teraz czekam. Moja kolej. Poproszę wszystkie. Interesy z tobą to czysta przyjemność? Zróbmy to. Potrzebuję maszynki do makaronu. Życz mi szczęścia. O, zadziałało. Zrobiłam swoje własne ravioli. Przyda się też jakiś farsz. Niech będą klejnoty. I na koniec przykrywamy kolejną warstwą ciasta. Teraz je dobrze zamknę. Czas je ugotować. Potrzebuję garnka z gorącą wodą. To nie powinno zająć dużo czasu. Kto by pomyślał, że gotowanie jest takie przyjemne? Powinnam to robić częściej. Zamieszam. Nie chcę, by się posklejały. Myślę, że moje danie jest już gotowe. Popatrz na to. Położę to na talerzu. Wow, ślinka mi cieknie. Przydadzą się jeszcze jajka. A co powiecie na krewetki? Nie mogę zapomnieć o ziołach. Chodzi przecież też o prezentację. To jest prawdziwe dzieło sztuki. Moje ravioli jest gotowe. Spróbuję jednego. Jakie pyszne. To pachnie niesamowicie. Faktycznie. Trudna decyzja. Sam nie wiem. Wygrywa Tyler. Ja? Wow! Jestem najlepszym szefem kuchni na świecie. A teraz jedzmy.
Mamy więc remis. Dobra robota. Słyszałeś? Przybij piątkę. Juhu! Bawimy się, dziewczyny! Selfie! Hej! Otwierać! Słyszałyście coś? Kto to może być? Dzień dobry! Czemu tu tak głośno? Nieznośne dzieciaki i ich nowoczesna muzyka! Okropność! Nie dajecie mi zasnąć! Co? Kto zamówił babcię? Babcie? Jak śmiesz! Ja ci pokażę! Czy babcia może zrobić coś takiego? O-a-a! To nie jest nawet moja ostateczna forma! Okej, to była lekka przesada. Powinnam była ściszyć muzykę. Widziałyście? No i co teraz zrobimy? Jak tam radio? Całkowicie zniszczone! Babcia była naprawdę wściekła. Potrafi ktoś beatboxować? Koniec imprezy! Spadamy, dziewczyny! Ale... No to po zawodach. Przynajmniej wciąż mam przekąski i napoje. I sama mogę wszystko zjeść. Ha, to daje mi pewien pomysł. Potrzebuję długiej tekturowej tuby. Ten rozmiar jest idealny. Następnie potrzebuję telefonu. Odrysuję linię od krawędzi telefonu. Banalnie proste. Wytnę podłużny kawałek, a wokół zamaluję fioletową farbą. Uwielbiam ten odcień. Pomaluję całą tubę. Czekając na wyschnięcie farby, skombinuję dwa plastikowe kubki. Wycięłam w nich okrągłe otwory. Tak spreparowane kubki umocuję na obu końcach tuby. W ten sposób. I gotowe. To mój własny system głośnikowy. No dobra, próba generalna. Włożę smartfona w szczelinę i puszczę muzykę. I już możemy znowu tańczyć. Super impreza! Za Grace! Witajcie w naszym teleturnieju! Mamy dziś dla was nie lada gratkę, bowiem wszystko zależeć będzie od przypadku. Budżet naszych uczestników wytypuje siła grawitacji. Dziękuję, dziękuję! A teraz zaproszę na scenę dwie osoby z publiczności. Komu się dziś poszczęści? Może któraś z pań? Co jest? Jej! Zostałam wylosowana! Jesteście gotowe do gry? Co powiecie na to? O-o! Uwaga! Ach! Ups, to chyba walizka Batmana. Proszę spojrzeć tutaj. Czy ta gotówka nie wygląda zachęcająco? Wow! Ale to jeszcze nie to. Co to miało znaczyć? Może to wam się spodoba. Co myślicie? Mogę dotknąć? Absolutnie nie. Możecie jeszcze raz spojrzeć. To na pewno gospodarz? Zdecydujcie, która z was będzie bogata, a która biedna. Okej, ja wezmę czerwoną. Zaczynamy! I co teraz? Wrzućmy piłeczki do środka. Niech zdecydują o naszym przydziale. To całkiem proste. Zobaczmy więc. W lewo, leć w lewo. Jest! No nie, to nie fair. Woohoo! Możemy spróbować jeszcze raz? Mam dobre przeczucie. Wiedziałam. To jakiś żart? Dobra, niech będzie. To wszystko? Jestem bogata! Woo! Już nie mogę się doczekać. Płaszcz. Kłaniam się nisko. Już zabieram. Rewelacja! Już się tak nie ciesz. Czerwony dywan. Myślałam, że tak jest tylko w filmach. Jeszcze jedno. Ojej, płatki róż. Zwinąłem z ogródka mamy. Hej, a co ze mną? W takim razie sama sobie rzucę płatki pod nogi. I kto się teraz śmieje, no? Umieram z głodu. Oto menu. Świetnie, dziękuję. Rany, ale ceny? Dobre to chociaż? Co by tu wybrać? Poproszę o najlepsze danie. Się robi, znaczy naturalnie, droga pani. Byle szybko. Już nie mogę się doczekać. Wygląda na to, że dziś jem ryż. Poproszę miskę ryżu. To wszystko? Proszę zrealizować zamówienie, dobrze? Czyli z dzisiejszego napiwku nici. Dobrze wejść do restauracji. Niechaj rozpocznie się pani kulinarna przygoda. Mogę? Prezentacja jest równie ważna co smak. Doświadczenie kulinarne powinno być przyjemne. Odrobina cynamonu na talerz. Wow! Jeszcze sosik. Finezyjny i przyjemny smak. Wszystko jest świeże i organiczne. Ma pan świetny wąs. Życzę smacznego. Wow, to wy...
wygląda przepięknie. Brawo! Tylko zrobię focie na Insta. Koleżanki pękną z zazdrości. Ciekawe, jak smakuje. Oto pani miska ryżu. Dzięki. Faktycznie, tylko ryż. Może da się coś z tym zrobić. Chyba mam pomysł. Wystarczy odrobina wyobraźni. Ups, przepraszam. Znacznie lepiej. Spróbujmy. Pycha. Pani serwetka. Ojej, jak miło. Takiej obsługi to jeszcze nie było. Całkiem niezłe. A gdzie moja serwetka? Ha, mam. Nie, tak nie. Teraz lepiej. Wszystko jest takie świeże. I jeszcze masaż podczas jedzenia. Auć, delikatniej. O, tak dobrze. Uwielbiam tę robotę. Jak tam mój post? Ile polubień? Jestem taka popularna. Jak tam ryż, Olivia? Przepyszny. Piątaka bym nie dała, ale nie narzekam. Dobra, gramy dalej. Chcę znów być bogata. O nie! Nie tak miało być. Może się dogadamy? Teraz ja jestem bogata? Tak! Wow, więcej niż się spodziewałam. Co ja zrobię za 5 baksów? Mogłabym pojechać autobusem. Koleś, wiesz co to dezodorant? Aż mnie w nosie kręci. No nie. Chyba zwymiotuję. Albo pojechać rowerem. Uff, ciężka jazda. Właśnie dlatego nie lubię ćwiczyć. Nie, nie ma mowy. Musi być jakieś inne wyjście. O, może deskorolka. Będzie fajnie. Przecież to nie może być trudne. Co może pójść nie tak? No to do dzieła. Wow! Ach, no tak. Będzie z tego siniak. Ale nie poddam się. Jeszcze raz. Muszę tylko trzymać równowagę. Zaraz to ogarnę. Ach! Ach, to jest życie. Żadnego stresu. Podróżowanie z klasą. Proszę zająć się moim bagażem. Jest pan kochany. Nie ma to jak pierwsza klasa. To gdzie ta obsługa lotniska? Droga pani, wszystko się zgadza? Wspaniale. Pani samolot już czeka. Uuu, silny jesteś. Mogłabym tak codziennie? Już prawie jesteśmy. Gorący ręcznik dla pani. Od razu lepiej. Wyśmienicie, dziękuję. Zjadłabym coś. Wow, idealnie. Dobra, pomysł z deską był do bani. Aha! Zdrabki, kupujcie zdrabki. Kto wie, może wam się poszczęści. Poproszę jedną, tyle wystarczy? Pewnie, wybierz kupon. Może te, życz mi szczęścia. Och, okej. Jak? Chyba wygrałam. Wow, niesamowite. Nie mogę w to uwierzyć. Widzicie, ona wygrała. Ciekawe jak tam Claire. Co ty tu robisz? Mamy miejsce obok siebie. Ale to musi być jakaś pomyłka. Jej, pierwsza klasa. Wygrałam tę podróż w zdrabce. Obczajasz? To się nazywa szczęście, co? Ta. Raz, dwa, trzy, start. Ciekawe co tym razem dostanę. Tak, będę bogata. Nie jest źle. To zaczyna być nudne. Chyba zaszła pomyłka. Nie ma to jak pyszny burger na łonie natury. A to co? Fryteczkę, przepani. O ile jest chrupiąca. Jest. Jak tam widoki? Wow, patrz jaka ryba. Ale fajnie. Chciałabym mieć rybkę w domu. Byłoby ekstra. Tylko jak ją zdobyć? Mogłabym ją złowić. Ale nie mam wędki. A gdyby? Zrobić sobie wędkę. Warto spróbować. A, jeszcze słomka. Zacznę od pudełka. Tu wytnę otwór. A teraz utnę kawałek słomki i nałożę na nią szpulkę nici. Teraz
Teraz przełożę słomkę przez opakowanie. Pozostałą jej część przytwierdzę z przodu. Przyda się jakiś uchwyt. Teraz przewlekę nić przez słomkę. Wypróbujmy ją. Wygląda super. Pora złowić jakąś rybkę. Nić musi być jednak dłuższa. Frytka posłuży za przynętę. Przywiążę ją do nici. Gotowe. Zaczynamy. A teraz czekamy. Chyba coś mam. Co jest? Ups! Hej! Czy to jest frytka? Zwariowałaś? Wolałabym nie odpowiadać. Dobra, tym razem nie wyszło. No to jeszcze raz. Dalej, dalej, rybki! O, coś bierze! Wow, ale sztuka! Przepiękna! Co ona tam kombinuje? Pani lornetka! Muszę się temu lepiej przyjrzeć. Nazwę cię Gloria! Ach, a więc to tak. O, lepiej włożę cię do wody. Ten kubek się przyda. Witaj w nowym domku. Czuj się jak u siebie. Przewodnik po rybach. Już. Bardzo proszę. Ja też sobie sprawię rybkę, ale bardziej egzotyczną. Ta jest zbyt zwyczajna. Nie, ta też nie. O, te są ładne. Chcę te. Doskonały wybór. Naprawdę jestem w łodzi podwodnej. To na pewno bezpieczne. Te zęby wyglądają jak brzytwa. Nie chcę stać się karmą dla rybek. Losujemy. No nie. Ale pech. Tylko 15 dolarów? A ja mam cały 1000. Tak. Dzisiaj są zdjęcia. Muszę dobrze wyglądać. Co to? Tylko poprawię makijaż. Uwielbiam ten odcień. To zwykła szminka. Ja też mogę taką mieć. A nawet lepszą, bo unikalną. Potrzebna będzie wazelina. Jedna łyżka wystarczy. Teraz muszę ją stopić. Skieruję łyżkę nad świeczkę. Wtedy powinna się rozpuścić. Następnie włożę kawałek kredki pastelowej do pudełka i zaleję ją wazeliną. Jak już się wymieszają, pomadka będzie gotowa. Nikt inny takiej nie ma. Wystarczy nałożyć na usta małym pędzelkiem. Jest świetna. Nieźle, co? Co ty robisz? Szykuję małą błyskotkę. Chwila. Daj mi momencik. Nie dam rady. Hej, przydałaby mi się mała pomoc. Och, skarbie, mówisz i od razu masz. Chcę te błyskotki pod oczami. Się robi? Będziesz wyglądać obłędnie. Nie gadaj tyle, tylko rób co trzeba. Jakaś ty wyszczekana. Ha, i co, zazdro? Przyznaj się, to nic złego. Ja też mam coś w zanadrzu. Patrz i się ucz. Nakleję te serduszka na policzki. O tak. A teraz nałożę trochę pudru. Wystarczy niewielka ilość. Docisnę pędzelek w miejscu, gdzie są serduszka. I po drugiej stronie też. Teraz ostrożnie zdejmę naklejki. A wzorek nadal będzie widoczny. Ładny, prawda? I wszystko zrobiłam sama. Wiem, wiem, ładnie mi. Ale to nie fair. Hej, wracaj tu. Nałóż mi więcej tych świecidełek. Dobrze, skoro sobie życzysz. Kochana, będziesz mienić się niczym brylanty. Chyba nie daję za wygraną. Wow, kto włączył reflektory? I co ty na to? Ach, moje oczy. Uff, zdążyłem na lekcję. Hej, Olivia. Lio, tutaj. Co? Kto to powiedział? Nic nie widzę. Lio, nic ci się nie stało? Pomogę ci. Gdzie się wszyscy podzieli? Dzięki. Och, Olivia. Lio. Żadnego ściągania na sprawdzianie. Co to jest? Skąd to się tu wzięło? Myślałam, że się uda. Dobrze, Stacy, teraz ty. Ja, jeszcze chwileczkę. Nie chcę, żeby znalazło mój telefon. Ale jak mam go wnieść do klasy?
Oh, Grace, ty nie ściągasz, prawda? Ja? W życiu. Zaraz, mam pomysł. Pożyczę na chwilę klapki Grace. Mam je. Zbrodnia doskonała. A teraz je nieco ulepszę. Ciachnę tu, ciachnę tam i gotowe. Teraz ukryję telefon w podeszwie. Nikt się nie domyśli, że tam jest. Możesz wejść, Grace. Oby się udało. Nie dam po sobie poznać. Wszystko jest w porządku. Nie znalazłam żadnej ściągawki. To dziwne. Byłam pewna, że Stacy ściąga. No cóż. Ale się wyspałam? Lepiej się przebiorę. Najpierw umyję zęby. O, babcia znów zużyła całą pastę. Na szczęście mam nową. A teraz poczekam. Ukryję się i ją przyłapię. Z wanny będzie najlepszy widok. Muszę być cicho. Chyba ją słyszę. O, mam nieświeży oddech. Co ja takiego zjadłam? Jeszcze chwila. Powinnam umyć zęby. Jaka ona powolna. Muszę znaleźć sobie jakieś zajęcie. Już prawie. Jeszcze parę kroków. Wreszcie jestem. Wyszoruję ząbki. A gdzie jest pasta? Aha! Wycisnę odrobinę. Jeszcze trochę. Nakryłaś mnie? To znaczy, słucham. Coś się stało? Oddaj pastę do zębów. Lepiej skorzystaj z dozownika. Umieszczę w nim pastę do zębów. Potem przykleję do ściany. Za pomocą dźwigni wyciśniesz odpowiednią ilość pasty. Widzisz? Bardzo przydatny gadżecik. Wszystko powtarzaliśmy. Na pewno wam się uda. Ma się udać. Jasne. Nudzi mi się. Oczy mi się zamykają. Emily, to obrzydliwe. Pora na sprawdzian. Muszę odpowiedzieć na wszystkie pytania. Sprawdzian, super. Oto arkusze. Bardzo się cieszę. Nie mogę się doczekać. Wybacz, uwielbiam sprawdziany. Proszę bardzo. Super, dzięki. To będzie trudne. O rety, ale się zlękłam. Przepraszam, później dokończę paznokcie. Piszcie dalej. Świetnie. Nie dam rady tym pisać. Hej, Stacy, masz ołówek? Proszę, jest mi potrzebny. Mam tylko jeden, wybacz. Dobrze, zaraz, mam pomysł. Pożyczysz go na chwileczkę? Dobrze, ale zaraz oddaj. Wiem, co zrobić. Jestem genialna. Ułożę ołówek na kartce papieru, potem ją zwinę. Tak, żeby była dobrze ściśnięta. Na koniec posmaruję papier klejem w sztyfcie. Teraz zawinę do końca. Dobrze zakleję, a potem wyciągnę ołówek Stacy. Teraz włożę do środka słomkę. Posmaruję klejem jeden koniec rurki. Potem włożę mój ołówek w drugi. To domowej roboty ołówek. Powinien zadziałać. Dzięki, Stacy. Jasne. Co to miało być? To działa. Nieźle to wymyśliłam. Świetnie mi idzie. O, to Matthew. Cześć. Spóźniłeś się. Siadaj. Przepraszam, niełatwo tak świetnie ułożyć włosy. Jaki on słodki. Maszyna do wiatru to genialna inwestycja. Wow, cudowne. Świetnie wyglądam. Tak, to prawda. Chyba serce mi podskoczyło. Oj, mój ołówek. Ups. Oby nikt tego nie widział. Idź precz! Rozwal go! Gapi się na mnie! Walnij mocniej! Staram się! Jest tylko jedno wyjście, radź sobie sama! Co? Wracaj! Nie, nie cierpię pająków! Taksi! Oby mnie nie gonił! Tu jest lepiej! Słońce, piasek, morze, bez pająków! Co? Nie udawaj! Pomóż mi! Kurczę, muszę! Chwileczkę! Daj mi ten kubek! Zamienię go w łapacz pająków. No, gotowe. Spójrz. Chodź tu, pająku. Mam go. Jest ogromny. Dobra, spadam. Musisz stąd iść. Pora włączyć światło. O, jak jasno. Pobawmy się. Brum, brum. Hej, Barbie. Cześć, Ken. Pójdziemy gdzieś? Tak, oczywiście.
O, będą się całować, jak romantycznie. O, ratunku, to potwór. Potwór? Gdzie? O, rozwalę was, poddajcie się. Ratunku, pomocy. Kenowie i dzieci przodem. O, jestem zły, chodź tu. Nie jego, weź blondyna. Łobudu! Co tu się dzieje? O, słabe usze! Zniszczę wam miasto! Uff, zmęczyłam się. Niszczenie miast to ciężka praca, ale ktoś musi to robić. Czas na przerwę. Tak jej się wydaje. Hola, hola, młoda damo. Zapomniałaś o czymś? Posprzątaj pokój. Okropnie nabałaganiłaś. Widzisz? Dobra, ale bardzo niechętnie. To niesprawiedliwe. Co to? Pewnie nic ważnego. Co jest? Rzuciłaś we mnie? No, ostatnie autko. I gotowe. Co? Żartujesz sobie? Nie jest czysto. Sprzątaj i to już. Myślałam, że nie zauważysz. Bywasz wredna, mamo. Małe papierki. Trudno je chwycić. Postaraj się. Zaraz. Już wiem. Przetnę pudełko w poprzek. Ma się tak otwierać. Odetnę mały kawałek. O tak. Można to wyrzucić. Posmaruję nakrętkę klejem i przykleję drewniany patyk. Zrobię dziurki po bokach pudełka i przepchnę go przez nie. Teraz wytnę papierowy kwadrat. Posmaruję klejem dwa boki. Włożę go do pudełka i okleję nim patyk. Przykleję więcej kartek. Ułożę kilka warstw. Potem je ponacinam. W ten sposób ozdobię swoje pudełko. Ma być ładne. O, jakie słodkie. Już skończyłam. To mini odkurzacz. Pozbiera papierki. Popatrz na to. O, fajny! Zrobiłaś go? Bardzo mi się przyda. Wypróbujmy go. O, zbiera śmieci. Mamo, ale jazda! Dobra, teraz ja. Nie zawiedź mnie, mały. To działa. Świetna sprawa. No nie, serio? Powiem ci, bla, bla, bla. Ech, potrzebuję manikur. Nie do wiary. O! Co? Cześć, mamusiu. Dobra, muszę kończyć. Uwielbiam ploteczki. O, telefon mamy. Wezmę go. Już prawie. Nie ma mowy. Nie ruszaj go. Ach, świetne. Byle ostrożnie. Sio, zostaw. Sięgałam po ciasteczko. Hehe, uwierzyła. Mam go. Wow, czuję się jak dorosła. Umówmy się. Znam fajny lokal. Kopelak. Co ona robi? Mi się też zaproś. Nie, mój telefon. Niezły refleks, mamo. Co ja mówiłam? Nie rób tak. Zaraz, mam pomysł. Wezmę to pudło. To świetny plan. Wytnę kwadrat z kartonu. Wezmę ołówek i wyżyję się artystycznie. Naszkicuję kształt telefonu i go wytnę. A teraz zmontuję. Zacznę od tych części. Posmaruję krawędź klejem, niewielką ilością. Teraz przykleję pasek i tylną część obudowy. Świetnie mi idzie. To samo z drugą połową. Połączę je z sobą. Idealnie. Telefon z klapką. Jeszcze nie skończyłam. Ozdobię go. Pomaluję na różowo, ale nie klawisze. Muszę być dokładna. Pora na przyciski. Będą jaskrawo-różowe. Tak samo jak krawędzie. A co z wierzchem? Mek się ucieszy. To niespodzianka. To będzie białe. Nie chcę nic przeoczyć. Chciałabym taki telefon. Zazdroszczę jej. Już kończę. Zostało parę detali. Różowa obwódka i żółta korona. Telefon gotowy. Na ekranie jest obrazek. Mek, mam coś dla ciebie. Co ty na to? Co? No nie! To jest mega! Muszę gdzieś zadzwonić. Halo? Salon paznokci? Halo? Tak jest. Chcę się umówić na manikur. Tak, dla mnie i dla córki. Może być. Świetnie. Dobrze się bawisz? Jasne, tato. Chodź, Pikachu. Co jest? Tato, ptak na mnie narobił. Co mówisz? O, co za pech. Pokaż to. Tato, ich jest więcej. Co teraz? Schowaj mnie! Nie, a co ze mną? Muszę coś wymyślić i to już. O, śmieci. Zaraz wracam. Co my tu mamy? Super, może być. No już, nie mam czasu. O kurczę,
Jakie fajne! Ekstra! Jestem bezpieczna! Ptaki, co teraz? O, jaka słodka! O nie! Atakują mnie! Meg, poczekaj! Słońce, błagam! Stój! I żyli długo i szczęśliwie. Słodkich snów, kochanie. Dobranoc, mamusiu. Niewygodnie mi. Oliwio, czekałem na ciebie. Pobawmy się. Co? Nie, nie wierzę. Mamo, ratuj! Co się stało? W szafie jest potwór. Zajrzę tam. Nikogo tu nie ma. Na pewno. Widziałam go. Właśnie tam. Był wstrętny. Czekaj, co to? Znowu on? Mamo! To ten potwór! O co chodzi? Znów to samo. Boję się. Potworów nie ma. Nie istnieją. Odkryj się. Nie wyjdę stąd. Pod kocem jest bezpiecznie. O, Rety. Czekaj, wiem co zrobię. Zostań tu. Wezmę dwa arkusze z tektury. Ustawię je pod kątem. Potem skleję taśmą. Będą się trzymać. Teraz prześcieradło. Przykryję nim karton. Mamy namiot. Ale to nie wszystko. Mam światełka. Ułożę je na wierzchu. Ma być przytulnie, więc ułożę tu dywanik. Na straży stanie miś i paru jego kumpli. Jeszcze kilka książeczek. Jak tutaj miło. Tak miało być. Uff, gotowe. Oliwio, spójrz. Wow, genialne. To dla mnie? Dzięki, mamo. Dobranoc. Udało się. W końcu mogę odsapnąć. Pójdę sobie, żeby jej nie obudzić. Cicho na paluszkach. Jeszcze trochę. Nie! O, mój palec! Co za ból! Uch! Wow! Już idę, idę. Może pani to sprawdzić? O, mój telefon! Ech, to nic. Może ten? Okej. Świetna robota. Jak ona może chodzić z taką szafą? Hej, proszę uważać. Luz, wiedziałem, że tak będzie. Wystarczy kilka sprężynek i etui do telefonu. Nałożę trochę kleju na koniec sprężynki i przykleję je do etui. To powinno zamortyzować każdy upadek. Jestem genialny. Szkoda, że w szkole mi tak dobrze nie idzie. Jeszcze kawałek. Uff, w końcu. Hej, możesz nie? Co to w ogóle jest? To mój komputer. Nie mam laptopa. I tachasz go tak cały dzień? No, to jak dodatkowy trening. Ej, co jest? No działaj! Chyba coś utknęło w klawiaturze. Czekaj, no tak, resztki z wczorajszej kolacji. Nie wierzę, ale oblecha. Super, akurat zgłodniałem. Zbiorę te okruszki w jedną kubkę i ulepię z nich ciasteczko. Ale mam dziś farta. Wygląda pycha. I wybornie pachnie. Może byłoby smaczne. Ciekawe, co jeszcze tu znajdę. Zaraz się dowiemy. Tego nie zjem. Fuj, robale! Jak one się tam dostały? Ach, to obrzydliwe! Ble! Ratunku! O, siema, Julie. Co to miało znaczyć? Siedzę tam prawie od tygodnia. Zmykaj już. Ale śmieszny mały ludzik. Pa! Daj spokój, Miles. Pokażę ci prawdziwą klawiaturę. Aż ci szczęka opadnie. Proszę, wystarczy nacisnąć i gotowe. Tu kładę swój telefon i włączam. Klawiatura jest gotowa do pracy. Coś jak z filmu science fiction. A telefon pełni rolę monitora. Uwielbiam technologię. I fakt, że mnie na nią stać. Tak, tak. Ja tam wolę swoją starą, dobrą klawiaturę. Nigdy mnie nie zawodzi. No nie, znów to samo? To przestaje być zabawne. A masz! Oj, chyba mnie poniosło. No, i co narobiłeś? I jak ja napiszę tę pracę? Ty, ale czaderska klawiatura! Niesamowite! Claire to ma szczęście. Ale mam pewien pomysł. Oby zadziałało.
Najpierw nałożę trochę kleju na klawisze. Tyle wystarczy. Teraz przykleję je do ławki. I tak z całą resztą. Wygląda super. Idealnie. Wypróbujmy ją. Wow, ekstra. Co on wyprawia? Jednak jest dziwny. No nic, czas na mnie. Po prostu mi zazdrości. Lepiej też już pójdę. Tylko spakuję swoje rzeczy. Chyba nie do końca to przemyślałem. Jak ja to włożę do plecaka? Teraz nasza kolej? Musimy to wygrać. No, chodź. Ależ to poniżające. Ach. Cześć, przyszłam wygrać. To się jeszcze okaże. No, pokaż, co dla nas przygotowałaś. Właśnie to. Nic nie widzę. Jestem zawiedziona. Hej, chodź tu. Muszę. O co tu chodzi? Wchodź na scenę, bo powiem tacie. Chwileczkę. Hej. Muszę zmienić pracę. Przepraszamy, już jesteśmy gotowi. Och, nieźle. Podoba mi się. No, obróć się. Muszę. Obracaj się. Och, no proszę, proszę. Sama wygoda. Miejsca jest tam aż nadmiar. Ojej, proszę pokazać więcej. Z przyjemnością. Tu jest kieszeń zamykana na zamek. Co to ma być? Idealna na książki. Same wchodzą. Brawo, niesamowite. Można tu przenosić mnóstwo rzeczy. Błagam, przestań. Proszę spojrzeć. Chyba już wystarczy. Wystarczy, naprawdę. Wiem, co robię. Już dość. Jeszcze przybory do pisania. Panienko. Oj, niedobrze. To bardzo praktyczne. Wyprostuj się, pokaż im parę niezłych ruchów. O tak, twerkuj dla mnie. Przestań, moje oczy. Podoba mi się, też takie chcę. Możesz pożyczyć moje. Co to było? O! Tylko nie to. Tego nie da się odzobaczyć. Niezłe gadki. Chyba dość już zobaczyliśmy. Czas na głosowanie. Brawo, to najlepsza audycja, jaką mieliśmy. Żartujesz sobie? To coś? Naprawdę? No co? Mnie się podobało. No dobra, zmykać stąd. No, już. To niesprawiedliwe. To wszystko twoja wina. Idziemy stąd. Zadzwoń. Dobra, kto następny? O, chyba moja kolej. Cześć, jestem Miles. A gdzie twój plecak? Racja, chwileczkę. Tada! I co powiecie? No tak, to tylko zwykły karton. Dlatego nie zamówiliśmy ochrony? Dajcie mi chwilkę, prawie gotowe. Sekundka. Uff, ciężka robota. On jest niesamowity. No dobrze, gotowe, proszę spojrzeć. Wow! Teraz odrobina koloru. Niebieski będzie w sam raz. Jeszcze troszkę. Och! Oby się spodobało. No dobra, gotowe. Proszę. Nieźle, co? Wow, niewiarygodne. Jestem pod wrażeniem. To jest przepiękne. Młody człowieku, jesteś prawdziwym artystą. O, tak. Aż się wzruszyłam. Okej, czas zagłosować. Tu chyba nie ma wątpliwości. Zwyciężasz? Gratulacje! Co? Naprawdę? Wow! Zaraz, dziś jest test? Nie uczyłam się. Oj, niedobrze. Możecie zaczynać i żadnego ściągania. To bez sensu. I tak obleję. Muszę coś wymyślić. A co Miles tam robi? O, to jakaś porażka. Zaraz, mam pomysł. Te linijki mi pomogą. Odwrócę je na drugą stronę i będę mógł przykleić do nich ściągę. Położę je dołem do linijki i przykleję do nich obustronną taśmę. Teraz mogę je przykleić do linijki. Właśnie tak. Teraz złożę linijkę i schowam w niej ściągi. Nikt się nie zorientuje. Należy się szósteczka za pomysłowość. Szkoda, że wcześniej na to nie wpadłem.
Wystarczy spisać odpowiedzi. Ściąga? Serio? Sorry, tutaj Miles ściąga. Co? Ha? Już prawie skończyłem. O, Belfer idzie. Co tu się dzieje, Miles? Czyżbyś ściągał? Co to jest? Linijka, a co? Dobrze, pisz dalej. Było blisko, lepiej się pospieszę. No cóż, skoro Miles ściąga, to ja też będę. Syknę jego odpowiedzi. Hej, przestań! Nie ruszaj się! Ach, ale ty jesteś. Dobrze, zobaczmy. Nic tu nie widać. To na nic. Nie mam innego wyboru. Przyjdź tu i mi pomóż. A teraz czekam. Uhum. Szybko! Co? Kto to był? Ha! Udało się! Ach, nie zapomniałeś o czymś? Dzięki, uwielbiam ten gadżet. Wysyłam zdjęcie i mam wydrukowane odpowiedzi. Świetna rzecz. Mam wszystko, czego mi trzeba. Teraz na bank zdam. Zaraz, jak ona to zrobiła? Ja mam tylko dwie linijki. A zresztą... Po drugiej stronie jest naklejka. Zdejmujemy i przyklejamy na kartkę ze sprawdzianem. Nawet nic nie muszę pisać. Łatwizna. Wow, co by tu jeszcze wydrukować? Ale to jest ekstra. Coś pięknego. Co ty wyprawiasz? Ja to wyjaśnię. Ja interesuję się fotografią. Zaraz, czy to ja? Uchwyciłam dobry profil. W każdym razie skończyłam. Pokaż no. Claire, mogę to zatrzymać? Spodobałoby się to mojej mamie. Wow. Pewnie, proszę sobie wziąć. Faktycznie twarzowe. No dzięki. Rysujemy idealny okrąg. Patrzcie uważnie, wystarczy jeden płynny ruch. Kto chce spróbować? No? Chyba nie dam rady. Claire, może ty? Lokaj? Pani wzywała? Odprowadź mnie do tablicy. Bułka z masłem. Patrzcie i podziwiajcie. Możecie już bić brawo. To nie jest aby kwadrat. Och, katastrofa. Proszę nie przejmować się hejterami. Mam. Jak to nie jest to okrąg? Przecież zrobiłam to, co pani kazała. Nie, miałaś zrobić to. No właśnie zrobiłam. No właśnie nie. Narysowałaś idealny okrąg. Wiem, jestem wspaniała. Nie, nie rozumiem. Ha, to było dobre. Narysowała okrąg. Ależ oczywiście. No nie, przecież tak nie można. Szóstka z plusem. Tak trzymaj, Claire. Hola, hola. Ubrudzi pani jej ciuszki. Dziękuję, geniu. Poszło lepiej niż myślałam. Dzięki za pomoc. Zrób sobie przerwę. Muszę to poćwiczyć. Spróbuję jeszcze raz. Ach, tak blisko. To trudniejsze niż się spodziewałem. I co ja teraz zrobię? To za trudne. Wolę pobawić się spinaczami. To niebo przyjemniejsze. Ale się kręci. Chwila! Przecież dzięki nim narysuję okrąg. Wow, ale super! Proszę pani! Miles, nie przeszkadzaj mi w liczeniu pieniędzy! No dobrze, kto następny? Miles? Tak, teraz wszystkim pokażę! No dobra, oby się udało. Przytrzymam spinacz palcem, a markerem odrysuję koło. Tylko spójrzcie! Bardzo dobrze, Miles! Takie małe? Czekaj! Możesz już usiąść, Miles! To jest ekstra! Miles? Odłóż tego markera. Odbiło mu od tych kółek. Nie mogę przestać. Muszę rysować kółka, 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 kółka. A więc stało się. Miles oszalał. Nie, nie! Nawet się nie waż. Och, co ja bym bez ciebie zrobiła, geniu? Miles, przestań. Otrząśnij się. Patrz, co narobiłeś. Wow, czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Czy ktoś mi może pomóc? Proszę. Dobrze, teraz zróbmy coś z tą przestrzenią. Przydadzą się tu światła, ale to nie wystarczy. Buu! Wystraszyłam cię, bo jestem duchem. Buu! Mamo! Mamo! Popatrz, jestem duchem.
A gdyby tak... A? O, tu jesteś, Essie. To będzie w sam raz. Dziękuję, że mi to przyniosłaś. Bardzo mi pomogłaś. A! O, co to jest? Piłka, którą bawiła się Essie. To chyba był księżyc. Zaraz. To będzie świetnie pasować do wystroju. Dobra, przekroję tę kuleczkę na pół. Teraz mam dwie połówki. Wezmę tę i ją przerobię. Pora wyjąć farbę. Zacznę od pomarańczowej. Nałożę ją na styropian. No i proszę, całkiem zamalowany. Żeby stworzyć teksturę, użyję pędzla gąbki. Nałożę nieco brązowej farby w paru miejscach. Dodam jeszcze nieco białej, trochę na pomarańczową i wokół brązowej. Gotowe. W porządku, wygląda całkiem nieźle. Spójrz, jak Mars świetnie pasuje do reszty Układu Słonecznego. O rety. O, mój pokój. Ile tu planet i gwiazd? To dla mnie? Jasne. Astronautka potrzebuje miejsca do eksploracji. Jestem śpiąca. Muszę się położyć. Chodź, gwiezdna poduszko, zdrzemnijmy się razem. Na Marsie jest plaga wiewiórek. O rety. Ona śpi na twardej podłodze. Tak być nie może. Potrzebuje miękkiej powierzchni. Może wykorzystam tę matę. Teraz ją przeniosę, żeby było jej wygodnie. Może być. O, już się z niej zsunęła. Położę ją z powrotem. Macierzyństwo to ciężka praca. Muszę jakoś rozwiązać ten problem. Wiem, co zrobić. To przesunę tutaj. A potem umieszczę tu następną półkę. I jedną za głową. Muszę się wysilić, żeby to przesunąć. Ale te materace ciężkie. Jeden już leży. Obok niego położę drugi. Super. A teraz pościel. To musi lepiej wyglądać. Słodko, ale co to za łóżko bez poduszek? Milusia drzemka. Auć, co? Skąd się tu wzięłam? Auć. Wow. Łóżko z gwiazdkami. Mamo, zbudowałaś łóżko? To dla mnie? Naprawdę? Oczywiście, że dla ciebie. Co? Ozdobię swoje półki. Jednorożce i roślinki. Jeszcze książki. I więcej jednorożców. Kontrolery do konsoli i holidoli. Potrzebuję też przekąsek i zabawek. Proszę, wszystko jest na półkach. Pora do łóżka. Świetnie. Otulę cię kołdrą. Śpij dobrze. Słodkich snów. Jak uroczo. Cieszę się, że się jej podoba. Wiewiórki ukradły gwiazdy na skałę. Tak, bije wszelkie rekordy. Nie taki. Wolę inny stół. Woo, pipi, uwaga, jadę. Brum, brum, brum. Mam pusty brzusio. Muszę coś zjeść. Wiem, co zrobię. Płatki są przepyszne. Muszę je zabrać na rower. Tak, płatki w rowerze. Co za świetna zabawa. Jestem tygrysem. I jem tygrysią karmę. Co ona tam robi? Ja tu oglądam dla niej nowe biurka, ale Essie je prosto z koszyka. Muszę coś zrobić. Tak nie wolno. Przepraszam, kochanie, muszę zabrać twój rowerek. Zaraz oddam. Dobra, postawię go tutaj. Rękawice są, maska i farba w sprayu też. Pora wziąć się do roboty i pomalować rowerek. To znacznie ładniejszy kolor. Muszę dokładnie pomalować. A teraz wezmę ten żółty i zacznę malować wyżej. Wygląda całkiem nieźle. Teraz zielonkawy kolor. O, ten mi się podoba. Teraz jaśniejszy żółty. Jak ładnie. Doskonale. Okej, przechodzimy do następnego kroku. To szkło jest zadziwiająco ciężkie. Muszę je odłożyć. Tada, gotowe. Zamieniłam trójkołowy rowerek w uroczy stolik. To coś więcej niż mebelek. Istne dzieło sztuki. Essie, kochanie, mam coś dla ciebie. O, stół do mojego pokoju? Patrz, Holly Dolly, pyszne płatki. Proszę, kochanie, możesz jeść jak człowiek, a nie jak tygrys. Zamiast tego zjem jak rekin. Miam, jakie to pyszne. O rety. Co? Podoba mi się ten tusz do rzęs. Jest świetny. Muszę go porządnie nałożyć. Gdzie to jest? Paletka zniknęła. A, no tak. Kosmetyki. Ładnie wyglądam. Jestem śliczna.
O, Rety, co za świetny odcinek. Poznaję tego aktora. Tylko gdzie on grał? Chwileczkę, gdzie mój telefon? Essie! Popatrzę sobie przez aparat w telefonie. Ciekawe, jak wyglądam. Mam kocie łóżka, są cudowne. Świetnie wyglądam, najlepiej na całym świecie. Essie, co ty robisz z moimi kosmetykami i telefonem? Muszę coś z tym zrobić. Zobaczmy, co znajdę w piwnicy. Co my tu mamy? Piękne duże lustro, niestety uszkodzone. Ale mogę coś z tym zrobić. Wezmę silikon. Zacznę od tego rogu. Drugi też wymaga uwagi. Dobra, narysuję fajny szlaczek. Z góry na dół. No i proszę. Dobrze, dobrze, teraz zapełnię to pole. Świetnie, gotowe. Teraz następny krok. Do tego kroku będę potrzebowała zmywaka. Delikatnie pomuskam, żeby rozprowadzić silikon. Świetnie działa. Wygląda jak puchata chmurka. Dobrze, a teraz światełka. Każdy je lubi. Dodatkowo przykryję je watą. Wow, wygląda cudownie. Essie, kochanie, zamknij oczy. Mam dla ciebie niespodziankę. Jeszcze troszkę? Dobrze, otwórz. Wow, to lustro. Sama je zrobiłaś, mamo? To dla mnie? Ładne, tak jak ja. Zrobię mu zdjęcie. Też na nim jestem, bo to lustro. Jak fajnie, mamo. Cieszę się, że ci się podoba. Padam na twarz. Wrócę do relaksu. Sok. Ciacha. Jej, filmy. Dobra, ta mata idzie tutaj. Wygląda świetnie. Kochanie, masz okruszki na buzi. Słodkie. No dobrze, miłego oglądania filmów. A ja wracam do pracy. No właśnie, bita śmietana. Gdzie ciasteczka? Pójdę po więcej. Ups. Rozlałam sok. O nie. Wszystko w porządku? Tak, mamo, szafa gra, nie musisz przychodzić. Sok nadal tu jest. Zaraz, już wiem. Taśma, ona wszystko naprawi. Teraz też się przyda. Zakleję taśmą cały dywanik. Już wiem, co zrobię. Pomaluję dywan. To świetna zabawa. Użyję różnych kolorów. Uwielbiam je. Czerwień, pomarańcz, zieleń i błękit są świetne. Woohoo, już po malowaniu. Teraz wystarczy zdjąć taśmę. Ciebie już nie potrzebuję. Tak, najlepszy dywanik na świecie. O, cześć, mamo. Cześć, kochanie. Co tu się dzieje? O, Rety, to twoje dzieło? Świetna robota. Pora obejrzeć pokój. Z regałów zrobiliśmy łóżko. Walające się rzeczy są teraz meblami. Nowe lampy dodają pomieszczeniu blasku. I wreszcie, oto cały pokój. Co za metamorfoza. Chyba podoba się Essie. To wielki sukces. Dobra, jesteśmy umówieni. Do zobaczenia wkrótce. Pa! Gdzie jest moja torebka? Przykleję znak tutaj. Ach, oficjalnie zaczynam działalność. O, klient. Hej, mamusiu. Cześć, Chloe. Witam w moim sklepie. Widzisz coś, co ci się podoba? Nie mam na to czasu. $38 za to? Nie. Nie szkodzi? Mam tu całe mnóstwo towaru. Co jest teraz? Flaming? Słodki. To kuszące, ale nie. Dziękuję, kochanie. Próbuję znaleźć moją torebkę. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Dzisiejsza dostawa. Moja torebka? Podaj mi ją. To będzie cię kosztować. Nie mam żadnych pieniędzy, przykro mi. Cóż, nie możesz jej mieć. Trzeba zapłacić. Ale w porządku. Niech ci będzie. Zaczekaj tu. Muszę tylko coś wyciągnąć. O, jaka świecąca. Przykro mi, mamo. Akceptuję tylko gotówkę. Spieszę się, Chloe. I co ja mam teraz zrobić? Chwileczkę. Mam pomysł. Tak, myślę, że to zadziała. Będę potrzebować tych rękawic i tego pudełka. Zaraz wracam. Zacznę od pocięcia pudełka na sekcję. Będę również potrzebowała pistoletu do klejenia. Nałożę cienką linię kleju na tym elemencie. Tyle powinno wystarczyć. Następnie przykleję go do dużego prostokąta. Przycisnę go, upewniając się, że jest zablokowany. Potem zrobię to samo z resztą. Sekcje końcowe mają małe szczeliny. Następnie będę potrzebowała paska papieru. Zwinę go. Musi ciasno do siebie przylegać. Tę końcówkę zostawię odwiniętą. Przełożę ją przez jeden z otworów. Wygląda dobrze. Nałożę klej wokół krawędzi tego kwadratu. Dobrze, że mam te rękawice.
Przykleję to do góry pudełka. Ten kawałek jest nieco mniejszy, ale to wszystko jest częścią planu. Teraz ostatni element. Nakładam klej na tylko trzy boki. Przyłożę to pod kątem. Wyszło całkiem nieźle. Teraz nadszedł czas, aby to udekorować. Nałożę klej wokół boków. Następnie przykleję go czarnym materiałem. Nie chcę żadnych zagnieceń. Zostawię trochę dodatkowego materiału na tę tylną część. Następnie mogę dodać kawałek białego kartoniku. To będzie wyświetlacz i klawiatura. Cyfry będą równomiernie rozłożone. Będę potrzebowała karty kredytowej. Uff, zaakceptowało. Paragon wychodzi górą. Mam nadzieję, że Chloe się spodoba. Przekonajmy się. Ahem, akceptujesz teraz karty? Wow, ale super! Każdy sklep potrzebuje terminala płatniczego. Moja firma się rozwija. Czy mogę teraz kupić torbę? Ha? Oczywiście! Miałam nadzieję, że to powiesz. Wsunę kartę tutaj. A ja dokończę transakcję. Takie interesy to czysta przyjemność. Proszę bardzo. W końcu. Teraz mogę iść. Co to było? Co ona robi na podłodze? Nie no, serio? I co mam teraz zrobić? Skoro jest popyt, to jest i podaż. Mamo, lepiej przygotuj swoją kartę kredytową. Brum, brum! Bip, bip, bip! Było blisko. Z drogi, bo nadjeżdżam. Nic nie może mnie powstrzymać. Sialalala. Odkurzanko. To jest życie. Czy może być coś lepszego niż sprzątanie? Psiup, psiup. Gaz do dechy. Brum. Juhu. Szybciej, szybciej. Skąd tu tyle bałaganu? Co? Odkurzacz nie ciągnie? Co jest nie tak z nim? Nie rozumiem. Nie działa. Dziwne. Jak to możliwe? Powinnam była wiedzieć. Hej, mamo! Jedziemy! Naprawdę, Chloe. Próbuję sprzątać. A to idzie do kosza. Zawsze psujesz mi zabawę. Chociaż... To takie niesprawiedliwe. Czekaj, dlaczego tak na mnie patrzysz? Mam pomysł. Wytnę kawałki z pudełka po pizzy. Potem wezmę pistolet do klejenia. Zacznę od tego kawałka. Nałożę klej wzdłuż krawędzi. To wystarczy. Teraz mogę przykleić go do tego dużego prostokąta. Zrobię to samo z drugą stroną. Nacięłam lekko ten długi pasek z tektury. Pozwoli mi to na jego zginanie i kształtowanie. Użyję kleju, aby go usadowić. Mogę to już odłożyć na bok. Wycięłam dziurę w nakrętce od butelki. Przepchnę przez nią dwie słomki. Chcę, aby były ciasno dopasowane, tak żeby się nie poluzowały. Więc użyję kleju, by je zabezpieczyć. Nałożę go do koła zewnętrznej części nakrętki. Wycięłam mały otwór w górnej części kartonu. Przełożę przez niego słomki, tak by wyszły tą dziurą. Następnie będę potrzebowała więcej nakrętek od butelek. Przepchnę drewniany patyk przez słomkę. Słomka jest nieco mniejsza od niego. Nakrętki będą umieszczone na obu końcach. Następnie użyję kleju, aby utrzymać wszystko razem. Wypróbujmy to. Wow, spójrz tylko. Przymocuję je do spodu kartonu. Dodam kilka elementów wykończeniowych, jak światła i okna. Nasunę balon na nakrętkę od napoju. Następnie go napompuję. Czas na jazdę próbną. Uwaga! Co? Co to jest? Wow, to jest niesamowite! Wiedziałam, że ci się spodoba. Dzięki, mamo! Nie ma za co, kochanie. Nie mogę się doczekać, aby go wypróbować. Myślę, że jest gotowy. Odpalaj silniki! Wow, uwielbiam go. Jest taki szybki. O nie, rozbiję się! Ups, przepraszam, mamo. Mam nadzieję, że masz ubezpieczenie. Powinnam była pomyśleć o tym wcześniej. Nie ma na co czekać. Start! Ależ to jest ekscytujące! Nie, przegrywam! Tak trzymaj, mamo! Bycie rodzicem bywa trudne. My rozumiemy to w pełni i dlatego jesteśmy tutaj, aby wam pomóc. Wymyśliliśmy kilka niesamowitych trików, które ułatwią wam życie. Nie musicie nam dziękować. W końcu od tego tutaj jesteśmy. Uwielbiam ten odcień różu. Ktoś do mnie dzwoni. Lepiej odbiorę. Halo? O, hej. Naprawdę? Nie wierzę. O, mama rozmawia przez telefon. Ja też chcę. Ha! Nie gadaj! Żałuj, że cię tam nie było. Okej, to do później. O, na razie. Jestem taka dorosła. Ale potrzebuję prawdziwego telefonu. Nie powinnam, ale nie mogę się oprzeć. Zbrodnia doskonała. No, co tam, córuś? A niech to. Odwrót, odwrót. Nie poddam się. Tylko ostrożnie.
O, też chcesz przypudrować nosek? Gili, gili! Oj, dzięki, mamo! Okej, teraz się uda! Chcesz się przytulić? To takie słodkie! Chodź tutaj! Tak, dokładnie o to chodziło! To już przestaje być zabawne! Mamusia musi się przygotować! Nigdy nie uda mi się zabrać tego telefonu! Wygląda dobrze, lepiej wezmę rękawiczki! Teraz jest zajęta! Muszę być szybka! Powinniśmy umówić się na lunch! Oto one! Są takie miękkie! Brzmi dobrze! Ups! Eni? Nie! Uratuję go! Jak to zrobiłaś? Bardzo się na tobie zawiodłam, Eni! Przepraszam, mamo! Nie możesz bawić się moim telefonem! Ale zaraz! Może wcale nie musisz! Mam świetny pomysł! To pudełko to jest dokładnie to, czego potrzebuję! Czas zabrać się do pracy! Zacznę od małego kwadratu! Zrobię szybki szkic! Będzie to zarys telefonu! Czuję się jak prawdziwa artystka! Teraz dodam kilka szczegółów. To będą guziki. Jak na razie bardzo dobrze. Następnie narysuję ekran. I podobnie tutaj. To będzie druga strona telefonu. Dobrze, że mam pewną rękę. Następnie muszę go wyciąć. To było łatwe. Odwrócę te dwie części. Do następnej części będę potrzebowała pistoletu do klejenia. Nałożę klej wokół krawędzi. Nie potrzebuję go wiele. Mam tu kawałek tektury falistej. Dokleję ją teraz tutaj. To będzie bok telefonu. Owinę ją dookoła. Dokładnie tak. Drugi kawałek kartonu można nałożyć na górę. Zrobię to samo z innymi sekcjami. Zaczyna nabierać to kształtów. Muszę je połączyć. Mam tu niewielki metalowy zawias. To załatwi sprawę. Przykleję go do wewnętrznej strony kartonu. Dzięki temu będzie można otwierać klapkę. Zupełnie jak w prawdziwym telefonie. Teraz muszę go pokolorować. Użyję do tego korektora. Następnie obrysuję krawędź różowym markerem. Odwrócę go i zrobię to samo po przeciwnej stronie. Ale to nie wszystko. Przykleję do niego tego uroczego kociaka. Wycięłam otwór w miejscu, w którym będzie ekran. Wstawię do niego zdjęcie. Myślę, że to już wszystko. Nie mogę się doczekać, aby pokazać Eni. Zobacz, co mam. Spróbujmy jeszcze raz. Halo? Chcesz rozmawiać z Eni? Wow! Nie wierzę! To do ciebie. Serio? Wow, to jest takie fajne! Muszę wykonać ważny telefon. I lepiej, żeby odebrali. Hej, Eni! Nie uwierzysz, co się dziś wydarzyło. Pękniesz ze śmiechu. Opowiedz mi wszystko. Myślałam, że syreny będą bardziej interesujące. Mamo! To nie brzmi dobrze. Już idę. Chloe, co się stało? Powiedz mamie. Te zabawki są nudne. Poczekaj. Ha? Co to jest? Wypróbuj. O, to wygląda całkiem fajnie. Chodź tu, kaczuszko. Spójrz na te wszystkie kolory. Nawet mi się podoba. To powinno zapewnić jej zajęcie. A kaczka idzie na samą górę. I to wszystko? Mamo! Żartujesz sobie? Chcę tylko w spokoju poczytać. Co znowu? Skończyłam tę układankę. Wow, jesteś geniuszem. Przyniosę ci coś innego. Proszę bardzo, baw się dobrze i nie spiesz się. O, to mi się bardziej podoba. Muszę dopasować obrazki. To chyba nie aż tak trudne. To wcale nie jest trudne. Nuda! Mamo! Tylko nie to! O, cześć, Pikachu! Jak leci? Co tym razem? Spójrz, skończyłam to! Musi być tu coś, czym będziesz mogła się pobawić. Zobaczmy. No dalej, myśl. Nie, nic tu nie ma. Co począć? Czekaj, niech się zastanowię. Tak, chyba mam. To będzie idealne rozwiązanie. Poczekaj tu, kochanie. Będę potrzebowała kawałka kartonu i nożyczki. Odetnę rogi. Chcę, aby były zaokrąglone. Idealnie. Teraz pora wykazać się kreatywnością. Do następnej części będę potrzebowała markera. Narysuję mały kwadrat na kartonie. Następnie podzielę go na sekcje. Chcę zrobić na nim taki oto wzór. Ponumeruję każdy kwadrat. A teraz pora to wyciąć. Na razie odłożę to na bok. Mam tu arkusz różowego papieru. Użyję go do pokolorowania kwadratu. Jest taki kolorowy. Odwrócę go teraz. Posmaruję jej tył klejem w sztywcie. Musi się dobrze zlepić. To będzie rama. Następnie potrzebuję czystej kartki białego papieru. Narysuję na nim serduszka i naszkicuję Pikachu.
Nie chcę popełnić żadnego błędu. To musi zapewnić Chloe rozrywkę. Wszystko jest w moich rękach. Szybko to pokoloruję. Nie mogę zapomnieć o Pikachu. Sama chciałabym mieć takie różowe policzki. To prawdziwe dzieło sztuki. Wróćmy teraz do naszego szablonu. Odwrócę go i nałożę klej na jego spód. Potem przykleję do niego mój rysunek. Nie chcę żadnych zagnieceń. Mogę teraz pociąć go na kawałki. Czas umieścić go w ramce. Ułożę elementy w ten sposób. To będzie świetna układanka. Okej, myślę, że jest gotowa. Chloe będzie zachwycona. Prawie zapomniałam. Muszę poprzesuwać elementy. Och, Chloe, zobacz, co mam dla ciebie. Widzisz to, Pikachu? To jest niesamowite. O, chyba jej się spodobało, oby tylko jej się nie znudziło. Ha, to wygląda na dość trudne. Przesunę tę płytkę tutaj, a potem tę tam. Muszę się skoncentrować. A ja muszę się wreszcie zrelaksować. Zaraz, muszę coś sprawdzić. No, tak lepiej. To już ostatni kawałek. Mamo! O, serio? Co znowu? Zobacz! Pikachu! Och, już skończyłaś. Jestem z ciebie dumna. Chcę ułożyć jeszcze raz. To było świetne. No dalej, mamo! To ostatni klocek. Mam piękną wieżę. Ale nie na długo. Ba, a masz. Ups, co się stało? Wow, ale jazda. Daj mi to. Pożegnaj zabaweczkę. Czemu taka jesteś? Przybywam z ratunkiem. Kto to? Jestem super mama i wszystko widzę. Mnie też? Zmykaj stąd. Moje zabawki. Zepsuła je. Wszystko będzie dobrze. Zaufaj mi. Jestem super bohaterką. Wow, co to? O, raju. To nie koniec. To niesamowite. Parę cięć i zobacz. Wow, nowy kotek? Dziękuję. Bip, bip. Chcesz samochodzik? Wow, jest coraz lepiej. Zawsze chciałam psa. Jesteś super! Ups, muszę lecieć. Ktoś inny potrzebuje pomocy. Pa! Nie potrafisz lepiej? Nie staram się. Ja ci pokażę. Nie! Ach, nie lubię przegrywać. Lepiej się przyzwyczaj. Już się nie bawię. Oj, nie dąsaj się. Daj mi spokój. Serio. Zostanę pod kocem. I co teraz? Już wiem. Wezmę tekturę. Zbuduję zamek. Zacznę od murów. Całkiem nieźle. Jeszcze jeden arkusz? Trochę go przerobię. Dokładnie tak. Muszę coś wyciąć. Tylko ostrożnie. Świetnie. Kolejny element zamku. Przykleję długi pasek na dole. Czegoś brakuje. A gdzie drzwi? Już wiem, co zrobić. Wezmę ołówek i flamaster. Ołówek przytrzymam w miejscu. Napnę mocno sznurek. Narysuję piękne koło. To nie wszystko. Dorysuję pionowe linie. Po dwie z każdej strony. Teraz to wytnę. Wzdłuż tych linii. To bardzo proste. Usunę tę część i zrobię nacięcia na górze. Pozaginam je i przykleję taśmą. I tak dookoła. To będzie piękne. Parę ostatnich detali. Ustawię karton na łóżku. Super! Czegoś brakuje. Nie ma mostu zwodzonego. Zbuduję go. Zrobię dwie dziury. Przeciągnę przez nie sznurek. Przymocuję do niego most. Wow, to działa. O, jaki fajny. Też taki chcę. O, znowu ty? Przyniosłam wieżyczki. Dobry pomysł. Zamontujmy je. Nasadzę je na mur. Dodam flagi. Fajnie, że na to wpadłaś. Super. Wielka iglica. Nigdy takiej nie widziałam. Bez ciebie nie dałabym rady. Pomagam z chęcią. Świetnie się bawię. Jeszcze okna? Najpierw narysuję. Może być. Teraz je wytnę. Użyję nożyka. Otwieram. Tu pasuje balkon. Chyba gotowe. Na pewno?
Aha, wiem! Poprzykleją bloczki do wież. Wzmocnią konstrukcję. Jeszcze ramy okien? Mają wyglądać realistycznie. Świetny pomysł. To przypomina cegłę. Poprzyklejam je do muru. Brakuje roślin. Dodam bluszcz. Opleciemy wieżę i mury. Super! Pochodnie wprowadzą nastrój. Wiesz, że to faktura? Gotowe! Zobacz, co mam. Tak, czytasz mi w myślach. Wygląda magicznie. No właśnie, lepiej niż sądziłam. Zamek dla księżniczki. Czyli dla mnie. Jasne. To na co czekamy? Chodź do środka. Marzę o tym. Wow, nie sądziłam, że zamieszkam w zamku. Moja ulubiona część tygodnia. Wymiana pościeli. Pięknie pachnie. Jak letnia łąka. To wspaniałe. Jestem taka szczęśliwa. Do dzieła. Ani śladu zagnieceń. To dzieło sztuki. Co to? Patrz, mamo. Dosięgam do nieba. Uhu! Nie. Co ty robisz? Moja pościel. Przestań. Dość. O, przesadziłem. O, jak on mógł? Muszę to zmienić. Użyję tego kartonu. Położę go na łóżku. Całkiem je przykryję. To załatwi sprawę. Kochanie, chodź tu. To będzie świetne. Przepraszam, mamo. Co? Co to? Nie rozumiem. Nie da się na tym skakać. To działa. Wszystko spakowane. Możemy jechać. Lexi, chodź. Dobrze, mamusiu. Zostawiłabym misie. Włożę je do walizki. Daj mi chwilę. Ty żartujesz. Powciskam je. Odsuń się, córeczko. Ja to załatwię. Zrób to porządnie. Docisnę. Zmieśćcie się. Udało się? W drogę. Hej, wracaj. Co? O co chodzi? No, tak. To niedobrze. Nic nie szkodzi. Pomogę ci. Co to, mamo? Wpadłem na pomysł. Złożę karton. Wezmę pistolet i posmaruję krawędzie klejem. Przykleję zakrzywioną ścianę. To samo z drugiej strony. Jeden element po środku. Podzielę to na przegródki. Przełożę wykałaczkę. Zrobię dziury. I je powtykam. Całkiem nieźle. To będzie klapa. Nałożę klej na krawędź i przykleję do reszty. Oby się trzymało. To będzie zapięcie. Jeszcze koła. Zrobię je z puszek. Posmaruję je klejem i przykleję od spodu. Tu będzie druga. Przełożę rurkę z tektury. Pasuje jak ulał. Wycięłam kółeczka. Posklejam je i mocno ścisnę. Potem przykleję do rurki. Koła są gotowe. Wezmę długi pasek, dodam klej na brzegu i to złożę. To będzie uchwyt. Dodam drugi. Wygląda świetnie. Zostało jeszcze coś. Pomalujmy to. To dobra zabawa. Poczuję się jak artystka. Najpierw na czarno, potem na różowo. Fantastyczna kombinacja. To dzieło sztuki. Białe kropeczki w oczach i jeszcze wąsiki. Jakie to słodkie. A co ze mną? Chcę malować. Wow, ważne zadanie. Pomaluję uszka. A to widziałaś? Skończyłam. Przyklej do klapy. Proszę, króliczku. Teraz kokardka. Twoja nowa walizka. Niepowtarzalna. Sama to zrobiłaś? To niesamowite. Podróżuję z klasą. Spakuję się w nią. Włóżmy moje rzeczy. Jest sporo miejsca. Tu włożę lalkę, a tu przekąski. Jeszcze maskotki. To już wszystko. Teraz ją zamknę. Ojej, spóźnimy się. Chodź, samolot nam ucieknie. Dobrze, mamo. Wow, jest świetna. Oh,
Ostrożnie? O nie, nie spodziewałam się tego. Wiem, co zrobić. Zagrajmy w to. Nie chcę. Włączmy jakąś grę. Jasne, chętnie. Będzie super. Przegrasz ze mną. Chyba śnisz. Jak długo już gramy? Nie pamiętam. Nudzę się. Zróbmy coś innego. Zagramy w tenisa? Co? Serio? Nie lubię sportu. Próbowałam. A szachy? Nuda. Zjadłabym coś. Proszę. Fuj, ohyda. I co teraz? Dzieci, co się stało? Nie ma co robić. Tak wam się zdaje? To fajna gra. Mamo, nie! Wybredne. A może skrable? Serio? Niekoniecznie. Dobrze. Co jeszcze mamy? Zaraz, zaraz. A to co? To nam pomoże. Zaufajcie mi. Wezmę pustą miskę, odwrócę ją i obrysuję. Narysuję tu okrąg i z drugiej strony. Prościzna. Teraz to wytnę. Odetnę kwadracik w rogu. Wyrzucę go. Zagnę krawędzie do środka. I przykleję taśmą. Z każdej strony. Narysuję czerwone linie. I czarną po środku. Obrysuję taśmę. To idealny okrąg. I gotowe. Popatrzcie. Załóżcie to. Wow, ciekawe. Zagrajmy. Nie masz szans. Przegrasz. O, mały włos. Świetna gra. Nie, nie, nie. Wygrałam. Juhu. Zjecie coś? Dziewczynki, pobudka. Co? Cześć, mamo. Genialne. Wystarczy odrobina wyobraźni, by zrobić coś z tektury. Co wam się spodobało? Piszcie w komentarzach. Ma to jak wcinanie chipsów na kanapie. Dlaczego zawsze tak szybko się kończą? Jakieś okruszki? Pusto. Madison ma pełną paczkę. Podzielisz się? Ale jesteś skąpa i niechlujna. Fu! Wyglądały na mniej sycące. Chyba wystarczy na dziś. A teraz się podzielisz? Zwariowałaś? Zostawiam je na później. Zamykamy tę knajpę. Poczekają sobie, aż mi się zachce. Uważaj, Jen. Mam na ciebie oko. Czekaj, Madison. O nie! Jak to się stało? Ale ze mnie nie zdara. Mnie to śmieszy. Zawsze się ze mnie nabijasz. Ale ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Mogę na chwilę? Patrz i ucz się. Żeby paczka się nie otwierała, przetnijcie rurkę w ten sposób. Odłóżcie na bok i weźcie chipsy. Przygotujcie drugą rurkę i zawińcie u góry. A teraz nałóżcie na nią przeciętą rurkę. A niech mnie! Jestem paczkowym geniuszem! Przetestujmy. Tak! Nic się nie wysypuje! Szkoda, że nie wpadłam na to wcześniej. No, fajne, spoko. To co? Oglądamy dalej? Uśmiech, kochanie. Poprawię sobie włosy. Już. Zróbmy wspólne zdjęcie. Będzie ładne. Rzućmy okiem. O, jakie słodkie. O, już wiem. Mamo, to będzie świetne. Wróciłaś! Co za dzień! Ale mam zdjęcia!
Mamo, nie musiałaś tyle jeździć! Mamy tę mini drukarkę! Włączę apkę w telefonie i wybiorę filtr. Potem wcisnę drukuj. Wow! Niezwykłe! To ty! Technologia potrafi zaskoczyć. Też chcę spróbować? Udało się! Są wyborne! Poczekaj, aż pokażę koleżankom. Wow! Jesteśmy piękne! Ha, gdzie ja to położyłam? A, mysz! Co? Mysz w domu? O, matko! Och, to jest moja koszulka, ale mysz ją zniszczyła. Wygryzła w niej wielką dziurę. Mamo! Skarbie, wszystko w porządku? Wystraszyłaś się myszy? Nie, ale zniszczyła moją ulubioną koszulkę. Ojej, to naprawdę wielka dziura. Ale zawsze można zrobić coś z niczego. Jest tu wielka dziura, więc odetnę dół koszulki. I już, problem zniknął. Teraz zajmę się resztą. Zrobię jeszcze kilka nacięć. Spokojnie, efekt będzie świetny. Wytnę teraz kołnierzyk i zrobię dekolt. Super, następnie przetnę koszulkę na pół, ale tylko z przodu. Tył zostaje w całości. Teraz podwinę materiał i zrobię marszczenie. Spokojnie, to bardzo proste. Wystarczy zmarszczyć materiał i go zszyć. Gotowe. Wystarczy związać bluzkę z przodu i mamy uroczy crop top. Wow, mamo! Jestem pod wrażeniem twoich umiejętności. Cudowna bluzka. Dziękuję. Och, jeszcze jedna rzecz. Nie chcę, żebyś zmarzła. Moment. Mamo, ten szal też ma wygryzioną dziurę. Co za niesforna myszka. Chyba z nią nie wygramy, co? A to co? No proszę, o wilku mowa. Co? Pobrudziłam sobie bluzkę lodem. Co za koszmarny dzień. Teraz muszę się przebrać. Spójrzmy. Nie podoba mi się żaden z tych topów. Co jeszcze mogłabym na siebie włożyć? Och, całe szczęście, że tu jesteś. Potrzebuję pomocy. O, matko. To sytuacja awaryjna. Zobaczmy, co się dla ciebie nada. Och, co powiesz na tę jedwabną bluzkę? O, tak, podoba mi się. Hej, nie trafiłaś. Ups, chciałam ubrać ciebie, a nie krzesło. To nic, mam tu coś jeszcze, też się nada. O, rzucam pracę woźnej. Wyglądam na to zbyt dobrze. Przepraszam, ale spokojnie. Mam tu jeszcze inne ładne rzeczy. Może sama to przymierzę? I już, koniec z eleganckimi krzesłami i woźnymi. Podoba mi się? Proszę, tyle wystarczy? Dzięki, do zobaczenia. Uff, co za dzień. Jak ona mogła tak rzucać tymi ciuchami? Ale teraz już wszystko jest dobrze. Idę na lekcję. I gotowe. Uroczy balon do dekoracji. Dobra, teraz zajrzę do lodówki. Zobaczmy. Miałam tutaj coś specjalnego. Ach, jest. Dobrze, że to podpisałam. Przyda się jeszcze świeczka. Stolateni? A to co? Co się dzieje? Czy to moja impreza niespodzianka? Dokładnie. Wszystkiego najlepszego. Pomyśl życzenie. Chcę już skosztować tej urodzinowej kapusty. Oderwę sobie jeden liść i już. Pyszna. Świeżutka. Zjem jeszcze trochę. Wszystkiego dobrego, skarbie. Cieszę się, że smakuje ci kapusta. Och, to dla mnie. Chętnie się poczęstuję. Wow! Zobaczcie, co znalazłam w kapuście. To cukierek. Co za wspaniałe urodziny. Cukierek o smaku pomarańczowym, czyli twoim ulubionym. To prawda, ale chętnie się nim z tobą podzielę. Jeszcze ostatnia wstążka i gotowe. Zobaczmy. No nie wiem, spodoba jej się? Wszystkiego najlepszego, Emmo. Oto twoje ciasto. Co? Jest okropne. Nie takie chciałam. Och, nie, nie. Czy możesz je ulepszyć? Zobaczę, co da się zrobić. Może dodam jeszcze parę dekoracji. Proszę, gotowe? Jest piękne. Na pewno oryginalne, ale czy jej się spodoba? O, mam babeczkę na torcie. Ekstra. Au, mój ząb. Mamo, czemu mi to zrobiłaś? O, matko. Nie, 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 nie. Musimy wymyślić coś innego. Och, już wiem. Ona uwielbia świeże owoce.
Jesteś w stanie coś z tego stworzyć? Oczywiście. Jestem przecież cukiernikiem. Znam się na owocach. Zrobię coś wyjątkowego przy użyciu foremek do ciastek. Wykroję nimi plasterki owoców. Będą wyglądały pięknie. Po co komu nudne owoce, skoro można mieć gwiazdy i kwiatki? A teraz udekoruję nimi tort. Na szczęście zmieszczą się na nim wszystkie. Tort urodzinowy jest gotowy. Voilà! Co ty na to? Brawo! To się nazywa arcydzieło. Wszystkiego najlepszego, Emmo. Oto twój tort. Och, wow! Uwielbiam ciasta i świeże owoce. Przepyszny. Moja córeczka musi mieć wszystko, co najlepsze. 100 lat. Uff, jestem gotowa na rozpoczęcie lekcji. Hej, moje kredki! O nie, kubek jest zniszczony. Nie wierzę. Jak ja sobie teraz poradzę? O, nadepnęłam na nie. Ups. Muszę wyciągnąć swoje przybory. Chyba mi na dziś wystarczą. A teraz zeszyty i segregatory. Może spróbuję je tu włożyć z powrotem. O matko, ale to jest żałosne. Chyba mogę jej jakoś pomóc. Hej, Eni, możesz skorzystać z tego. To dla mnie? Serio? Wow, dziękuję, Emmo. Proszę. Spójrzcie na te wspaniałe przybory. Mam świetny pomysł. Wezmę gumki i nałożę je na segregator. Będą trzymały moje przybory na miejscu. Patrzcie, mogę też włożyć coś do środka. Wow, mieści się tu mnóstwo rzeczy i wszystko jest uporządkowane. O, dobra robota, Eni. Dzięki, to wszystko dzięki tobie. Chyba czas zacząć lekcję. Jeszcze raz dziękuję, Emmo. No dobrze, kochanie, oto twoje przybory szkolne. Miłego dnia w szkole, bądź grzeczna. Będę. O, moja siatka się zerwała. Wszystko spadło na podłogę. O nie, kochanie, spokojnie, nie martw się. Naprawię to. Spójrzmy, na pewno mogę coś stąd wykorzystać. Trzeba wymyślić jakieś rozwiązanie. Tadam! Mam dla ciebie nowiutki plecak. Wow, ale super. Dobra, idę do szkoły. Do zobaczenia później. Który plecak sobie dziś panienka życzy? Ten nie. Znudził mi się taki styl. A może mały fioletowy? Albo ten złoty? Tak, wezmę dziś złoty. Wspaniały wybór, panienko Emmo. Proszę bardzo, życzę miłego dnia. Uff, nareszcie po wszystkim. Dzień dobry. Do pudełka. To będzie coś pięknego. Samą porę. Cześć, Matthew. Emily. Nie ma co zwlekać. Zaraz, co to? Ona już ma tę zabawkę? Jak to możliwe? Co by jej dać? Może słuchawki? No tak! Ale najpierw coś zrobię. Kask ochronny! No to wskakuję! Ała! Olipcia! Tak, wciąż się toczę! Deczko karkołomne! Ale sporo pracy przede mną. Ogarniamy warsztat. Uwielbiam dawać prezenty. Najlepsze są od serca. Ten będzie jedyny w swoim rodzaju. Zamaluję białą powierzchnię. Wyszło idealnie. Teraz namaluję buźkę. Dobrze, że mam niebieski filament. To w końcu jej ulubiony kolor. A teraz dodam szczegóły. Świetnie wygląda, co? Jeszcze białe elementy? Są tak samo ważne. Super! Na koniec detale. Już prawie skończyłem. Jaki słodki. Ale jeszcze jedna rzecz. Muszę to odpowiednio umieścić. Jak żywy! Prawda, że świetne? Drugie podejście. Hej, to dla ciebie.
Nie wierzę. Pasuje do mojego pluszaka. Gdzie zdobyłeś coś takiego? O, co? Zapomniałabym. Ja też mam coś dla ciebie. Podoba ci się? Okej, tu laski. Kocham cię, przyjacielu. To ostatni klocek. Mam piękną wieżę. Ale nie na długo. Wa, a masz. Ups, co się stało? Wow, ale jazda. Daj mi to. Pożegnaj zabaweczkę. Czemu taka jesteś? Przybywam z ratunkiem. Kto to? Jestem super mama i wszystko widzę. Mnie też? Zmykaj stąd. Moje zabawki. Zepsuła je. Wszystko będzie dobrze. Zaufaj mi. Jestem super bohaterką. Wow, co to? O, raju. To nie koniec. To niesamowite. Parę cięć i zobacz. Wow, nowy kotek? Dziękuję. Bip, bip. Chcesz samochodzik? Wow, jest coraz lepiej. Zawsze chciałam psa. Jesteś super. Ups, muszę lecieć. Ktoś inny potrzebuje pomocy. Pa! Nie potrafisz lepiej? Nie staram się. Ja ci pokażę. Nie! Nie lubię przegrywać. Lepiej się przyzwyczaj. Już się nie bawię. Oj, nie dąsaj się. Daj mi spokój. Serio. Zostanę pod kocem. I co teraz? Już wiem. Wezmę tekturę. Zbuduję zamek. Zacznę od murów. Całkiem nieźle. Jeszcze jeden arkusz? Trochę go przerobię. Dokładnie tak. Muszę coś wyciąć. Tylko ostrożnie. Świetnie. Kolejny element zamku. Przykleję długi pasek na dole. Czegoś brakuje. A gdzie drzwi? Już wiem, co zrobić. Wezmę ołówek i flamaster. Ołówek przytrzymam w miejscu. Napnę mocno sznurek. Narysuję piękne koło. To nie wszystko. Dorysuję pionowe linie. Po dwie z każdej strony. Teraz to wytnę. Wzdłuż tych linii. To bardzo proste. Usunę tę część i zrobię nacięcia na górze. Pozaginam je i przykleję taśmą. I tak dookoła. To będzie piękne. Parę ostatnich detali. Ustawię karton na łóżku. Super! Czegoś brakuje. Nie ma mostu zwodzonego. Zbuduję go. Zrobię dwie dziury. Przeciągnę przez nie sznurek. Przymocuję do niego most. Wow, to działa. O, jaki fajny. Też taki chcę. O, znowu ty? Przyniosłam wieżyczki. Dobry pomysł. Zamontujmy je. Nasadzę je na mur. Dodam flagi. Fajnie, że na to wpadłaś. Super. Wielka iglica. Nigdy takiej nie widziałam. Bez ciebie nie dałabym rady. Pomagam z chęcią. Świetnie się bawię. Jeszcze okna? Najpierw narysuję. Może być. Teraz je wytnę. Użyję nożyka. Otwieram. Tu pasuje balkon. Chyba gotowe. Na pewno? Aha, wiem. Poprzyklejam bloczki do wież. Wzmocnią konstrukcję. Jeszcze ramy okien. Mają wyglądać realistycznie. Świetny pomysł. To przypomina cegłę. Poprzyklejam je do muru. Brakuje roślin. Dodam bluszcz. Opleciemy wieżę i mury. Super. Pochodnie wprowadzą nastrój. Wiesz, że to faktura? Gotowe. Zobacz, co mam. Tak, czytasz mi w myślach. Wygląda magicznie. No właśnie, lepiej niż sądziłam. Zamek dla księżniczki. Czyli dla mnie. Jasne. To na co czekamy? Chodź do środka. Marzę o tym. Wow, nie sądziłam, że zamieszkam w zamku.
Moja ulubiona część tygodnia. Wymiana pościeli. Pięknie pachnie. Jak letnia łąka. To wspaniałe. Jestem taka szczęśliwa. Do dzieła. Ani śladu zagnieceń. To dzieło sztuki. Co to? Patrz, mamo. Dosięgam do nieba. Uhu! Nie. Co ty robisz? Moja pościel. Przestań. Dość. O, przesadziłem. O, jak on mógł? Muszę to zmienić. Użyję tego kartonu. Położę go na łóżku. Całkiem je przykryję. To załatwi sprawę. Kochanie, chodź tu. To będzie świetne. Przepraszam, mamo. Co? Co to? Nie rozumiem. Nie da się na tym skakać. A, to działa. A. Wszystko spakowane. Możemy jechać. Lexi, chodź. Dobrze, mamusiu. Zostawiłabym misie. Włożę je do walizki. Daj mi chwilę. Ty żartujesz. Powciskam je. Odsuń się, córeczko. Ja to załatwię. Zrób to porządnie. Docisnę. Zmieśćcie się. Udało się? W drogę. Hej, wracaj. Co? O co chodzi? No, tak. To niedobrze. Nic nie szkodzi. Pomogę ci. Co to, mamo? Wpadłem na pomysł. Złożę karton. Wezmę pistolet i posmaruję krawędzie klejem. Przykleję zakrzywioną ścianę. To samo z drugiej strony. Jeden element po środku. Podzielę to na przegródki. Przełożę wykałaczkę. Zrobię dziury. I je powtykam. Całkiem nieźle. To będzie klapa. Nałożę klej na krawędź i przykleję do reszty. Oby się trzymało. To będzie zapięcie. Jeszcze koła. Zrobię je z puszek. Posmaruję je klejem i przykleję od spodu. Tu będzie druga. Przełożę rurkę z tektury. Pasuję jak ulał. Wycięłam kółeczka. Posklejam je i mocno ścisnę. Potem przykleję do rurki. Koła są gotowe. Wezmę długi pasek, dodam klej na brzegu i to złożę. To będzie uchwyt. Dodam drugi. Wygląda świetnie. Zostało jeszcze coś. Pomalujmy to. To dobra zabawa. Poczuję się jak artystka. Najpierw na czarno, potem na różowo. Fantastyczna kombinacja. To dzieło sztuki. Białe kropeczki w oczach. I jeszcze wąsiki. Jakie to słodkie. A co ze mną? Chcę malować. Wow, ważne zadanie. Pomaluję uszka. A to widziałaś? Skończyłam. Przyklej do klapy. Proszę, króliczku. Teraz kokardka. Twoja nowa walizka. Niepowtarzalna. Sama to zrobiłaś? To niesamowite. Podróżuję z klasą. Spakuję się w nią. Włóżmy moje rzeczy. Jest sporo miejsca. Tu włożę lalkę, a tu przekąski. Jeszcze maskotki. To już wszystko. Teraz ją zamknę. Ojej, spóźnimy się. Chodź, samolot nam ucieknie. Dobrze, mamo. Wow, jest świetna. Ostrożnie. O nie, nie spodziewałam się tego. Wiem, co zrobić. Zagrajmy w to. Nie chcę. Włączmy jakąś grę. Jasne, chętnie. Będzie super. Przegrasz ze mną. Chyba śnisz. Jak długo już gramy? Nie pamiętam. Nudzę się. Zróbmy coś innego. Zagramy w tenisa? Co? Serio? Nie lubię sportu. Próbowałam. A szachy? Nuda. Zjadłabym coś. Proszę. Fuj, ohyda. I co teraz? Dzieci, co się stało? Nie ma co robić. Tak wam się zdaje? To fajna gra. Mamo, nie.
Wy bredne. A może skrable? Serio? Niekoniecznie. Dobrze. Co jeszcze mamy? Zaraz, zaraz. A to co? To nam pomoże. Zaufajcie mi. Wezmę pustą miskę, odwrócę ją i obrysuję. Narysuję tu okrąg i z drugiej strony. Prościzna. Teraz to wytnę. Odetnę kwadracik w rogu. Wyrzucę go. Zagnę krawędzie do środka. I przykleję taśmą. Z każdej strony. Narysuję czerwone linie. I czarną po środku. Obrysuję taśmę. To idealny okrąg. I gotowe. Popatrzcie. Załóżcie to. Wow, ciekawe. Zagrajmy. Nie masz szans. Przegrasz. O, mały włos. Świetna gra. Nie, nie, nie. Wygrałam. Juhu. Zjecie coś? Dziewczynki, pobudka. Co? Cześć, mamo. Genialne. To był długi dzień. Nie ma co, idę spać. Tylko się ułożę. Przekręcę się na drugi bok. Uch, czemu to tak jasno? Staram się tu zasnąć. No, znacznie lepiej. Strasznie niewygodna ta poduszka. To bez sensu. Nagle cały świat się na mnie uwziął. Wystawię nogę. Przynajmniej się schłodzę. A co jeśli pod łóżkiem są potwory? Lepiej schowam pod kołdrę. Chyba nici z upragnionego snu. A teraz mi zimno. Super. Położę się tak. Albo tak. Nienawidzę tego łóżka! Najgorsza noc w moim życiu! Ha, co się stało? Czemu krzyczysz? Ty, jajko! Mam świetny pomysł! Zacznę od etui i gorącego kleju. Na środku narysuję okrąg. Teraz pomaluję go białym lakierem. Świetnie, poczekam aż wyschnie. W następnym kroku przyda się żółty balon. Odetnę końcówkę i włożę do środka miękką kuleczkę. O tak! Potem przykleję do etui. Mięciutkie! Wygląda jak jajko sadzone na etui. O, to takie relaksujące! Od razu lepiej i nawet spać mi się zachciało. Jajka uniwersalne w swojej prostocie. Bawimy się, dziewczyny! Selfie! Hej, otwierać! Słyszałyście coś? Kto to może być? Dzień dobry! Czemu tu tak głośno? Nieznośne dzieciaki i ich nowoczesna muzyka! Okropność! Nie dajecie mi zasnąć! Co? Kto zamówił babcię? Babcię? Jak śmiesz! Ja ci pokażę! Czy babcia może zrobić coś takiego? O! To nie jest nawet moja ostateczna forma! Okej, to była lekka przesada. Powinnam była ściszyć muzykę. Widziałyście? No i co teraz zrobimy? Jak tam radio? Całkowicie zniszczone! Babcia była naprawdę wściekła. Potrafi ktoś beatboxować? Koniec imprezy! Spadamy, dziewczyny! Ale... No to po zawodach. Przynajmniej wciąż mam przekąski i napoje. I sama mogę wszystko zjeść. Ha, to daje mi pewien pomysł.
Potrzebuję długiej tekturowej tuby. Ten rozmiar jest idealny. Następnie potrzebuję telefonu. Odrysuję linię od krawędzi telefonu. Banalnie proste. Wytnę podłużny kawałek, a wokół zamaluję fioletową farbą. Uwielbiam ten odcień. Pomaluję całą tubę. Czekając na wyschnięcie farby, skombinuję dwa plastikowe kubki. Wycięłam w nich okrągłe otwory. Tak spreparowane kubki umocuję na obu końcach tuby. W ten sposób. I gotowe. To mój własny system głośnikowy. No dobra, próba generalna. Włożę smartfona w szczelinę i puszczę muzykę. I już możemy znowu tańczyć. Super impreza, Grace! Myślę, że wszystko jest gotowe. O, cześć, Mindy. W końcu przyszłaś. Naprawdę tu mieszkasz? No cóż, cześć. Usiądź i rozgość się. Mam nadzieję, że lubisz chipsy. Uwielbiam je. O, okej, dzięki. Jestem głodna. Trudno się do nich dostać, a dopiero co zrobiłam sobie manikur. Ha, nie mogę dosięgnąć. No dalej, burczy mi w brzuchu. To takie frustrujące. Okej, ostatni raz. A! Mój paznokieć! Mój piękny paznokieć! To wszystko twoja wina! Uspokój się! Myślę, że mogę to naprawić. Wykorzystam na przykład te podstawki pod kubki, czyli po prostu zwykłe kawałki kartonu. Położę je na stole. Niezbędny okaże się pistolet do klejenia. Przejadę klejem wzdłuż krawędzi tektury. Wystarczy z jednej strony. Następnie przekleję do drugiego kawałka. Przycisnę, żeby porządnie się skleiło. W kolejnym kawałku wycięłam okrąg. Ten również potraktuję klejem. Przykleję go w tym miejscu. Na innym kwadracie przykleję mały kartonowy krążek. Na środku krawędzi. I to samo z drugiej strony. Teraz zawinę karton wokół tych kółek i przytwierdzę wąskim paskiem tektury. Całkiem nieźle się trzyma. W obu kółkach zrobiłam otworki, przez które przepchnę drewniany szpikulec. W ten sposób mam kolejny element pudełka. Szpikulec przejdzie też przez dziurki w bokach samego pudełka. Upewnię się, że centralny element się obraca. Teraz mogę dokończyć pudełko. Na wierzchu umieszczam tekturowy krążek. Wykonam jeszcze dwa identyczne pudełka, a to jeszcze nie koniec. Wytnę taki oto kawałek kartonu i nałożę na niego klej. Będzie stanowił podstawę. Przytrzymam go, aż klej zaschnie. Te same czynności powtórzę po drugiej stronie, a między te boki wsunę podłużny kawałek tektury. Do środka włożę trzy pudełka. Gdy postawię ramy, znajdują się one na wierzchu. O to chodziło. Praktyczny dozownik chipsów. Spróbuję ten smak. Nie działa. No coś ty, to naprawdę proste. Pokażę ci. Wystarczy obrócić krążek, a chipsy same wpadają do kubka. Wow, ale super. A moje paznokcie są bezpieczne. Nabrałam przy tym apetytu, więc myślę, że zasługuję na nagrodę. Są takie dobre. Całkiem niezłe. No jasne. Rysunek skończony? To co teraz? Może pobawię się zabawkami. Ra, ra! Uwielbiam dinozaury. Fajnie by było mieć udomowionego dinozaura. Na czym to ja skończyłam? A tak. Mała Grace ładnie się bawi. Ma taką bujną wyobraźnię. Chciałabym dać jej jakiś prezent. Spodobałby jej się kostium dinozaura, ale jest zbyt drogi. Nie stać mnie. Co by tu zrobić? No właśnie, zamiast kupować, coś dla niej zrobię. Potrzebuję tylko trochę kartonu. Na szczęście mamy tego pod dostatkiem. Zacznę od tego dużego pudełka. Wezmę nożyczki. Wykonam ukośne cięcie w poprzek tej klapy. Do samego rogu. To samo zrobię po przeciwnej stronie. Teraz mam zadanie dla pistoletu na klej. Nałożę klej wzdłuż krawędzi. Ostrożnie, żeby nie wylądował na podłodze. Teraz mogę przykleić klapki razem. W tym miejscu zrobię okrągły otwór. Drugie pudełko wycięłam na kształt głowy dinozaura. Pójdzie na wierzch. Należy je pomalować. Zielony to idealny kolor dla dinozaura, a farba w sprayu naprawdę przyspiesza pracę. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Nałożę klej wzdłuż długości głowy i przykleję do niego ten kolczasty kawałek tektury. Perfekt! To samo zrobię z tyłu pudełka. Linia kleju z góry do samego dołu. Tutaj przykleję ogon. Teraz czas na ostatnie szlify. Przymierz, kochanie? Ojej! Jestem dinozaurem! Ra! A, uciekam! Złapię cię! Jesteś wspaniałym dinozaurem, Grace. Przydałby mi się dzień w spa. Ale kto ma na to czas? No i ta biżuteria. Pamiętam, że kiedyś miałam diamenty i złote bransoletki. Mogę je sobie co najwyżej powspominać. Te też są śliczne, mamo. Na tobie wszystko wygląda olśniewająco. To bardzo miłe, kochanie. Muszę iść do pracy. Pa, Grace. Miłego dnia, mamo. To moja szansa, żeby dorwać się do tej szkatułki z biżuterią. Wow, niesamowite. Będę wyglądać jak modelka. Co ona tam jeszcze ma? Fajowe kolczyki. Ile różnych pierścionków. Wow. Nareszcie w domu. Czuję się taka dorosła. Mama tak szybko wróciła?
Ups, niedobrze. Grace, już jestem i chętnie sobie odpocznę. Taki bałagan. Co mam robić? Mama mnie zabije, jak to zobaczy. Nie da rady. Zwolnijmy tempo. Doskonale. Całkiem fajne. Nie przypuszczałam, że to zadziała. Mamo? Ziemia do mamy. Dałam sobie trochę czasu. A gdyby tak? Wpadłam na genialny pomysł. Wykorzystam ten karton. Położę na nim dłoń i mazakiem obrysuję jej zarys. To bardzo proste, ale rezultat będzie rewelacyjny. Mama będzie pod wrażeniem. Okej, pierwszy etap skończony. Teraz wyciąć zarys i przygotować pistolet do klejenia. Nałożę klej na środek dłoni. Nie ma co żałować. Tyle powinno wystarczyć. Do pierwszej tekturowej dłoni przykleję drugą, a całość pomaluję na jasno pomarańczowo. Zostawię do wyschnięcia. Z kartonowego krążka zrobiłam podstawę. A oto gotowe dzieło. Przybij piątkę. A, no tak, mama. Nie mam całego dnia. Wciąż sprawy do załatwienia. Muszę lecieć. Uwaga, z drogi! Ups, prawie zapomniałam. Z całego tego pośpiechu bardzo zgłodniałam. Najwyższy czas coś przekąsić. I chyba już wiem, co? Mama raczej nie będzie miała nic przeciwko. Zwłaszcza, że i tak jest na diecie. Uff, jestem wykończona. Wracamy do normalnego czasu. Cześć, mamo! Co tu narobiłaś? Bawiłaś się moją biżuterią? Wszystkie naszyjniki poplątane. Nie panikuj, wszystko jest pod kontrolą. Czy to ma być stojak na biżuterię? W sumie to bardzo dobry pomysł. Tutaj nałożę moje pierścionki. To świetne rozwiązanie. Wszystko jest schludne i uporządkowane. Nie wierzę, że zrobiłaś to specjalnie dla mnie. Jesteś taka utalentowana. No, wiem. Teraz wszystko będziesz miała pod ręką. W nagrodę dostaniesz... Hej, jak to się stało? Bardzo dziwne. Dzięki, mamo. Uwielbiam czekoladę. Pychota. To ja ci dziękuję, słonko.